nie działa. Dobry wieczór Państwu, już zadziałało. Dziękuję. Wystarczyło Pani spojrzenie. Z ogromną przyjemnością witam tak licznie zgromadzonych gości, tak Zegarek. Liczną publiczność na debacie, o której jeszcze za chwilę, ale muszę przede wszystkim wyrazić moją ogromną satysfakcję i przyjemność, dodając, że w ogóle Uniwersytet Warszawski jest miejscem właściwym dla wszelkich debat. Dzisiejsza jest o tyle szczególna, że organizatorem jest pewna szczególna, ogromnie ważna jednostka Uniwersytetu, z której jesteśmy bardzo dumni, a nowa stosunkowo młoda, tak jak i szef tej jednostki, mianowicie Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski jest w ogóle w całości otwarty i ogromnie wrażliwy na życie kraju, społeczeństwa, to prawda, no ale Uniwersytet Otwarty to z samej definicji swojej nazwy jest przeznaczony do najszerszych możliwie kontaktów. Także i widzę to z satysfakcją z młodzieżą, coraz jeszcze właśnie zapewne wynikiem młodości szefa tej instytucji. Proszę Państwa, debata dzisiejsza ma nieco intrygujący, żeby nie powiedzieć prowokacyjny tytuł. Nazywa się Dlaczego głupiejemy, co nam zapewne zostanie wyjaśnione, bo sam tego nie wiem, jestem pełen napięcia. Nie wiem, co będzie treścią debaty i czy na ile sam głupieje, zobaczymy, to zostanie wyjaśnione. Z ogromną przyjemnością witam przede wszystkim naszych miłych i dostojnych gości, uczestników debaty, którymi są osobistości życia publicznego i kulturalnego na tyle znane, że przedstawiać bliżej ich chyba nie muszę. Witam najserdeczniej pana Kazimierza Kuca. Dzień dobry. Witam pana Krzysztofa Maternę. Serdecznie witam pana Tomasza Lisa. Proszę wybaczyć, panie profesorze, że jako swojego człowieka witam pana na końcu. Uczestnikiem debaty jest pan profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego. A debatę prowadzą również dwie osobistości. Osobistość pierwsza, dyrektor Uniwersytetu Warszawskiego. Otwarty. Widzicie Państwo, myślą zawsze o warszawskim, tutaj się zaciąłem, ale wszyscy Państwo wiedzą, że uniwersytet nie ma sam w sobie dyrektora, tylko rektora. Wobec tego panią dyrektor Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, bo tak się ta instytucja nazywa. Panią Katarzynę Lubryczyńską. Pani dyrektor Katarzyna będzie współprowadzącą debatę wraz z panem dziekanem Wydziału Dziennikarstwa Nauk Politycznych, panem profesorem Daowskim. Proszę Państwa, i niestety do tego się ogranicza moja rola. Nic już więcej nie będę miał do powiedzenia. Wracam do, jako uczestnik, widz i oglądacz na swoje właściwe miejsce. Dziękuję. No, to teraz czas na nas, pani Kasiu. My przygotowaliśmy 10-11 pytań, ale może, ponieważ nie było możliwości opowiedzenia czegoś na temat reguł gry, to powiem, jak będziemy te pytania zadawać i w jaki sposób będziemy oczekiwali od państwa odpowiedzi. Zacznę może niezgodnie z zasadą parytetu ja, no ale z wieku mi się to należy. I pierwsze pytanie skierujemy najpierw do pana marszałka. Byłego i do wicemarszałka i do żołu. Ale mogę, panie marszałku, mówić? Tak się przyjęło w Warszawie, że wszyscy się tytułują. Będę wobec tego się tytułował. I później zgodnie z ruchem wskazówek zegara będziemy oczekiwali państwa odpowiedzi, czyli następny będzie pan rektor.
Ale oczywiście również liczymy na dyskusję pomiędzy panami. Tak. No, średnio wyliczyliśmy, że mamy 3 minuty czasu na odpowiedź. Ale oczywiście to nie są żadne sztywne limity i jeśli państwo będą tego czasu potrzebowali więcej, to... Ponieważ ja będę pierwszym, bardzo proszę o łatwe pytanie. Pytanie będzie do wszystkich, panie marszałku. Tak. Każdy będzie mógł się ustosunkować. Jesteśmy elastyczni. Do tego pytania mógł ustosunkować. Zaczniemy spokojnie. Chcemy na początek zapytać, czy zdaniem panów prawdziwa jest teza, że mimo coraz doskonalszych narzędzi komunikowania, coraz większej liczby napływających każdego dnia informacji, coraz bardziej rozbudowanego systemu edukacji, jednak głupiejemy. Panie marszałku. Mnie się wydaje, że zdecydowanie tak, że świat głupieje, ludzie głupieją. Dlatego, że człowiek może się rodzić głupi z natury, ale to jest za zakalectwa. Ale chodzi o to, że człowiek walczy, ja mówię o tych, tak zwanych się dało, nie mówię o masach, właściwie całe życie walczy w tym sensie głupotą, że chce się rozwijać duchowo, że chce się dowiedzieć, żeby być świadomy i tak dalej. Ten system edukacyjny ma tu wielkie znaczenie. Ale ja myślę, że ludzkość głupieje z dwóch powodów. Jeden zajmie się mamy za sobą. To znaczy najbardziej radykalną formą, przymusem ogłupiania i głupienia ludzi są wszystkie systemy krańcowo-prawicowe, wszystkie ideologiczne nacjonalizmy. Mamy to za sobą historycznie, dlatego że one wrzucają ludzi w jedne szyny po tym, cośmy widzieli, do dzisiaj widzimy, jak panował nad swoimi ziomkami Adolf Hitler. To przecież było masowe absolutnie ogłupienie. No w Polsce mamy jeszcze partię ideologiczną, bo myślę, że każda ideologia komasuje ludzi i im wybija możliwości mądrzenia, bycia inteligentnym. Myślę, że to, co w tej chwili więzi ludzi w głupocie i skłania, to jest nieprawdopodobny rozwój reklam. Że w gruncie rzeczy jest to taki przymus, jest to tak nieprawdopodobnie intensywne, że każdy człowiek, który ma telewizor, a ja dosyć dużo siedzę przy telewizorze, bo mi się cudownie zasypia w moim wieku, to jest taki właśnie odpoczynek, to ja w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że z podziwem patrzę na głupotę reklam. Ale nie jestem pojedynczy przypadek, reżyser stary. Mianowicie, że ta inwazja reklam trzyma wszystkich w ryzach. W wielu domach rano zastępuje dzieciom rodziców, przedszkola i tak dalej, i tak dalej. To polega na tym, że to jest gigantyczny złodziej czasu, który nie pozwala człowiekowi na jakąkolwiek samodzielną inicjatywę w sferze świadomości, otworzenia się na zewnątrz. I niestety tak to wygląda, więc mi się wydaje, że ta forma zidiocenia, głupienia ludzi przez reklama, która jest absolutnie uniwersalna. Wszystkie reklamy, jakie na świecie się produkuje, są częściowo również pokazywane wszędzie, nie wiem jak z naszymi. I to jest jedna z boleści współczesnego świata. Dziękuję bardzo. Panie doktorze. No ja jako przedstawiciel nauk ścisłych chciałbym mieć jakieś podstawy do tego, żeby ocenić, czy głupiemy, czy tak. Wydaje mi się, że tak, ale nie mogę jako uzasadnienie podać tego, co podał pan marszałek, ponieważ ja telewizji praktycznie nie oglądam, z wyjątkiem transmisji z dobrych meczów piłkarskich. Wszystko reszta wydaje mi się mało warta. No więc wobec tego jako uzasadnienie podałbym tutaj brak elementarnego rozeznania w świecie, bo ja wiem, w historii najnowszej. I to już minuta minęła, jeszcze 2 minuty mam. Wobec tego przytoczę państwu prawdziwe zdarzenie, które wstrząsnęło mną, a miało miejsce nie tak, zdaje się coś tutaj
zepsuło. Nie słychać. Nie słychać? Parę tygodni temu uczestniczyłem w dyskusji w Krakowie w sesji Polskiej Akademii Umiejętności i jeden z profesorów historii sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego był przerażony zupełnie i dzielił się z salą swoim przerażeniem. On wykładał historię sztuki, prawda, dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale bardzo wybranej kategorii młodych ludzi i chciał im opowiedzieć coś o genezie dadaizmu. Przepraszam bardzo, to jest termin techniczny, więc nawet jeżeli Państwo nie wiecie wszyscy, to nie warto, bo to nie o to chodzi. I mówi, i ja się z przerażeniem zorientowałem, że nikt z moich studentów nie słyszał o bitwie pod Verdun. Bo dadaizm to taki kierunek sztuki nowoczesnej, który był pewną reakcją na okrucieństwa I wojny światowej. A na to jeden z profesorów historii, także Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział, to pan profesor jest szczęśliwy, bo moi studenci nie wiedzą, że w Polsce był stan wojenny. No i to dla mnie jest studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, znaczy nie próbka jakaś ta. I to dla mnie jest dowód, że jednak głupiejemy. Panie redaktorze. Nie jestem pewien, czy głupiejemy. Gdyby to ująć statystycznie, to podobno mamy w Polsce wielki sukces edukacyjny. Tak, studiujących jest tyle u nas, ilu nigdy nie było. Choć prawdę mówiąc, ja miałem okazję objechać bardzo wiele z tych uczelni w Polsce i czasem wrażenia były bardzo smutne. Więc powiedziałbym, że literalnie rzecz ujmując, statystycznie my nie głupiejemy. Natomiast nasz świat się prymitywizuje i infantylizuje. I to w kosmicznym tempie. To, co jest według mnie istotnym problemem, to jest to, że głupota zaczęła być towarem. Że głupota, która zawsze była dość ekspansywna, teraz jest na talerzu. Teraz jest właśnie w telewizji. A za czasów tu widzę bardzo wiele osób, nawet troszeczkę starszych ode mnie, które pamiętają prehistorię, czyli lata powiedzmy 60., 70., no takie jak proste skojarzenia. Kiedyś elegancja to była pani Irena Dziedzic i Lucjan Kedryński, prawda? Oni prowadzili festiwal, tak wyglądali inteligentni ludzie. Autorytet taki telewizyjny to był profesor Bardini, ale tak wyglądał kulturalny człowiek, który mógł powiedzieć, co to jest standard, który mógł zwrócić uwagę na to, jak się właściwie mówi po polsku, a jak się mówić nie powinno. Profesor Zini jeszcze był. Profesor Zini i wielu innych. Nastąpił w którymś tam momencie przełom, w którym według mnie dokładnie chyba to było 11 marca 2001 roku. Kiedy dokładnie tak, wtedy telewizja, ja się zresztą bardzo cieszyłem wtedy z tego przełomu, z zupełnie innych względów. Jedna z komercyjnych telewizji w Polsce wystartowała wtedy program Big Brother. Okazało się, że cham, głupiec i prostak to nie jest ktoś, kto się chowa, kto jest zażenowany, kto ma tyle powodów do wstydu, że woli nie uciekać, woli być na zapleczu. Nie, cham, głupiec i prostak to jest ktoś, kto jest w ofensywie. Rusza do przodu, zdobywa nowe połacie, głosujcie na mnie. Po co się uczyć tak jak pan profesor, żeby zrobić karierę? Gulczas nie musiał. Cyk, cyk, cyk. Film fabularny, kariera, pieniądze. I to był pierwszy moment. Ja to instynktownie wyczuwałem, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak szybko będzie się działo, że to chamstwo zaczęło galopować. Cała ta kultura celebrytów. Dzisiaj nie trzeba wiedzieć, nie trzeba być kimś, nie trzeba się uczyć. Wystarczy być. Nie trzeba mieć nic w głowie. Wystarczy mieć coś na głowie. Będę dalej, Krzysiu, jeszcze masz. Także spokojnie. 3 minuty, więc ja nie chcę. 3 minuty, więc chyba 10 czy 11 pytań, więc jeszcze 27 minut z mojej puli mi zostało, więc na razie tyle. Tak. Ja chciałem poprosić, żebym w następnej turze był jednak na raz was słychać nie słychać. Słychać się, no. Nie słychać. Raz, dwa, trzy. Słychać? Chciałbym poprosić, żebym w następnej turze był na początku, bo wtedy będę miał więcej do powiedzenia. Niby dlaczego? Dlatego, panie marszałku i
szanowni państwo, szanowny marszałku, nie właściwie bardzo dużo zostało już powiedziane. Ja chciałbym posłużyć się w pewnym sensie anegdotą. Mówię o anegdocie dlatego, że nie chciałbym wymieniać nazwisk, natomiast mogę przysiąc, że osoby występujące w tej anegdocie są żywe, żyją, cieszą się dobrym zdrowiem i dalej się przyjaźnią. Otóż jest to historia mojego przyjaciela, który korzystając z okoliczności na Pucharze Świata w Zakopanem parę lat temu dostał się do grupy, która miała przyjemność spożywać wspólnie alkohol po zawodach w pierwszym dniu, na których to Adam Małysz nie skoczył najlepiej. Mój przyjaciel, który jest bardzo dobrze zresztą wychowany, pił kulturalnie, ale doszedł do takiego związku prawie braterskiego, mówię i o sposobie wyrażania się do siebie i o ilości wypitego wspólnie alkoholu, z pewnym wysoko postawionym, znaczącym działaczem Polskiego Związku Narciarskiego. I kiedy w zapomnieniu pili dalej, kiedy już wszyscy wyszli i kiedy przeszli na ty, mój przyjaciel zapytał, dyskretnie jeszcze sprawdzając, czy nikt nie słyszy tego pytania, powiedz mi, tu wymienił imię tego działacza, bo byli już po zdrobnieniu, dlaczego ten Adam teraz tak słabo skacze? A tamten obejrzał się 6 razy dookoła, czy nikt ich nie podsłuchuje, i powiedział, my, tu użył pewnego słowa, którego nie będę używał, nawet nie wiemy, dlaczego on zaczął skakać. I to jest historia, którą można opowiadać jako historię o różnych rzeczach, które ciągle zdarzają się w naszym kraju, co jest niewątpliwie dowodem na to, że głupiejemy, ale na zakończenie, żeby nie było tak żartobliwie, żebym nie uchodził wśród tego zacnego grona za żartobliwego idiotę, powiem, że wydaje mi się, że postępująca głupota postępuje, i tutaj wprowadzam wątek, który jest w tezie debaty, w związku z łatwością dostępu cywilizacyjnego. Ja uważam, że w momencie, kiedy coś trzeba zdobywać, tutaj mówię również o wiedzy, kiedy trzeba zdobyć książkę, kiedy trzeba sobie zadać trud, kiedy trzeba pójść zapłacić za bilet, gimnastykujemy się. Gimnastykujemy w ten sposób również nasz rozum. W momencie, kiedy mamy wszystko za darmo i mamy łatwość dostępu do książki przez internet, to tego nie zdobywamy. Wydaje nam się, że tak jest to łatwe, że teraz nam to jest niepotrzebne i w związku z tym nie będzie nam potrzebne również za chwilę. Jak będzie potrzebne, to sobie klikniemy i zobaczymy. I dlatego poziom, od którego startujemy do właściwego rozwoju w kierunku, w którym się rozwijamy, czy to zawodowo, czy inaczej, jest ogólnie poziomem znacznie niższym niż był kiedyś, bo myśmy się wychowali w czasach chęci zdobywania wiadomości, wiedzy i nie było o to tak łatwo, jak jest dzisiaj. I tu bym zrobił dzień. To ja w takim razie zacznę od innej troszeczkę strony, ale czy, panie Krzysztofie, czy może być pan jako drugi? Bo chciałam pytanie najpierw skierować do pana Tomasza Lisa. Czy byłaby taka możliwość? Przepraszam bardzo, ale przez chwilę sobie właśnie pomyślałem, że marzyłbym, żeby być jak pod panu Tomaszu. W takim razie, panie Tomaszu, kieruję pytanie na początku do pana, ale oczywiście do wszystkich państwa. Są panowie przedstawicielami 4 bardzo ważnych grup społecznych, które kształtują opinię i sposób myślenia wielu ludzi. Jak panowie sądzą, która z tych grup jest najbardziej odpowiedzialna za ogólne głupienie społeczeństwa?
Dziękuję pani bardzo. Panie Tomaszu, jest pan najlepszym adresatem. Jeśli uznać pana Kazimierza z jednej strony, z drugiej strony Krzysztofa i mnie za reprezentantów, bo tu jednak pan profesor w tej parafii nie występuje, to wydaje mi się, że idziemy ręka w rękę. To znaczy, to jest naprawdę wspólny wysiłek. Ja nie kpię. Ja uważam, że między światem współczesnych mediów a światem polskiej polityki jest absolutna symbioza. Czy z jednej strony mamy, bo mam problem z panem Kazimierzem, bo akurat on jest trawcy. Pomiędzy. Nie no, jest wyjątkiem od tej reguły, ale reguła jest taka, że mamy polityków, powiedziałbym, w zdecydowanej większości, niespecjalnie wyrafinowanych, niespecjalnie nie tylko skłonnych do wyrażania jakichś wyższych myśli, ale niestety nie za bardzo zdolnych do tego. I powiedziałbym bardzo dobrze, o tyle, że nawet gdyby oni byli do tego zdolni, to właściwie mamy bardzo niewielu dziennikarzy, którzy te myśli mogliby złapać. Krótko mówiąc, i to się wszystko nazywa uproszczeniem komunikatu, PR-owskim zabiegiem. Nie, baran polityk plecie bzdury, a baran dziennikarz je łyka, bo tak jest najprościej. Bo tak jest najprościej. Teraz pan profesor mówi, że nie ogląda telewizji, tylko mecze piłkarskie. Jesteśmy na tym samym pokładzie, ponieważ jakkolwiek, no, też wyjdę na idiotę, ale powiedziałbym o sobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. I trochę a propos tego zidiocenia, ja doszedłem do bardzo smutnego wniosku. Widz może w Polsce, widz ogłupiany od lat, konsekwentnie przez wszystkich, bo tu jest straszna rywalizacja. Kto najszybciej w jednostce czasu, zdebilenie w jednostce czasu, kto osiągnie największy sukces. Mam zresztą faworytów tego wyścigu, ale to na potem. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. To się kończy zawsze katastrofą. Dlatego włączyłem sobie dzisiaj, przepraszam, skończę anegdotkę, a znowu resztę przerzucę na następne odpowiedzi. Włączyłem sobie dzisiaj kanał TVN24 i jakoś tak przed 8, a miałem trochę czasu, więc oglądałem go całkiem długo, do 11. I naprawdę, i to drugi raz robię ten eksperyment, bo ja TVN24 tak też już organicznie nie jestem w stanie po prostu oglądać. I byłem też zafascynowany, ponieważ przez 3 godziny w telewizji informacyjnej właściwie miałem wrażenie, o niczym mnie nie informowano. Przez 3 godziny permanentnie w każdej sekundzie się do mnie mizdrzono. Jak jestem fajny, jak jest słodko, drodzy Państwo, słoneczko. Wszystko jest sprowadzone do anegdoty. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Więc anegdota, więc musimy być zabawni. A teraz siostry Gieras, heja, jedziemy do przodu. Pak, pak, pak. Kasiu, co tam, serwisiku? Coś nowego dzisiaj, Kasieńko? A jak w Poznaniu? Kiedy zaczynacie ogródki działkowe? Jezus Maria, przepraszam bardzo. Tęsknię w tym momencie za PRL-owską telewizją, gdzie oglądałem dziennik telewizyjny. Wiedziałem mniej więcej, kiedy robią mnie w trąbę i kiedy łżą jak psy, ale miałem wrażenie, że traktują mnie poważnie. Włączałem Pegas, traktowano mnie poważnie. Wiele było takich programów. Dzisiaj już właściwie według mnie w tych głównych stacjach telewizyjnych takich programów, gdzie widza traktowano by poważnie, nie ma, co oznacza, że media mają ten instynkt samozachowawczy, jednak nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy, wiedzą, że w istocie widza poważnie traktować nie można. I to sam, czyli krótko mówiąc, i to jest ostatnie zdanie, czyli krótko mówiąc, postępują dokładnie tak samo, jak postępują politycy. Ponieważ wszyscy ci panowie, którzy startują w wyścigu prezydenckim, wiedzą, że my wyborcy
Wybaczyliśmy im naprawdę prawie wszystko, ale nigdy nie wybaczylibyśmy im tego, że powiedzieliby prawdę o tym, jak naprawdę wszystko funkcjonuje, o tym, jakie realnie są nasze dylematy, o tym, jakie są zagrożenia, o tym, jakie stoją przed nami wyzwania, a w związku z tym, jakie ewentualnie musimy ponieść ofiary. O tym na pewno się nie dowiemy. Pan Krzysztof. Ja, kontynuując to, co powiedział Tomek, chciałem powiedzieć, że największe pretensje kieruję nawet nie do większości osób pracujących w mediach, bo znam historię telewizji publicznej i wiem, że bez względu na sprawę systemu pracowało i pracuje dalej tam wielu wspaniałych fachowców, których dokonania są znane. Ale największe pretensje kieruję do tych ludzi, którzy stanowili kierownictwa telewizji, zwłaszcza w wolnej Polsce, którzy zmienili telewizję według tezy, że widz jest idiotą. Poszli na to, o czym mówił w pewnym fragmencie dotyczącym reklam pan Kazimierz, przepraszam, pan marszałek. Feldmarszałek. Pan feldmarszałek. Że w telewizja dobra jest wtedy, kiedy w niej miga, jest szybko i cięcie jest po każdej klatce. Ja chcę powiedzieć, że stoczyłem bardzo wiele rozmów z wszechpanującymi osobami w telewizji na temat zawartości moich programów, programów mojego partnera i moich, których zrobiliśmy paręset odcinków i w których spotykaliśmy się z różnymi zarzutami, ale nie spotykaliśmy się z zarzutem, że te programy o niczym nie mówią. Że prezentują nie celebrytów, ale ciekawych ludzi, dziwnych, bo na przykład kochających swoją pracę, bo pozytywnie zakręconych, bo robiących coś na emeryturze, na przykład tańczących w dyskotece. No, takich ludzi kolorowych, których Polska jest pełna i to są generalnie ludzie, którzy mają odwagę właściwie rozwijać swoje marzenia, swoje przyzwyczajenia przez cały czas. Mówię tutaj o programie MDM, nie mówię o programie żartobliwym, który też kiedyś robiłem. I chciałem powiedzieć, że walka z cynicznymi ludźmi z telewizji, którzy założyli, że widz jest idiotą, w związku z tym tylko może nawet śpiewać Magda Umer, ale żeby za nią był balet i żeby się ruszało. Tak mi powiedziała pewna kierowniczka redakcji rozrywki. Ja mówię, ale ona śpiewa Leśmiana, a ta pani mówi, Leśmian, nie Leśmian, jak się rusza, to jest wtedy nowocześnie. I generalnie rusza się cały czas, w telewizji publicznej rusza się mniej zawodowo, bo źle to jest zaświecone i źle to jest skadrowane i właściwie nie wiadomo, co się rusza, a w TVN-ie rusza się lepiej, bo jest bardziej zawodowo, no bo z gwiazdami ruszają się sprawniej i do różnych rytmów. I dlatego zastanawiam się, jak to jest, że właściwie 30 ludzi zadecydowało na przestrzeni dwudziestolecia wolnej Polski, zadecydowało, że ta telewizja, czyli te media są w tak idiotyczny sposób skierowane nie na pomoc, nie na edukację, nie na rozwój wyobraźni, nie na spełnianie marzeń. Bo to wcale nie znaczy, że ja jestem przeciwko rozrywce, że ja jestem z rozrywki, ja z tego ducha wyszedłem, tylko mówię o czymś, o czym zwykle się nie powinno mówić, czyli o guście. Że ci ludzie cynicznie postanowili, że widz jest idiotą, w związku z tym trzeba dawać idiotyczny towar, bo tylko ten towar się sprzeda. A ja uważam i cały czas
na swoim jakimś tam małym poletku staram się robić tak, że mam nadzieję na kontakt z Państwem, na uśmiechniętych ludzi, którym sprawiałem radość swoimi żartami. I ten kontakt mam i nie wyobrażam sobie, że Polska składa się z idiotów. I dlatego zawsze apelowałem przy wszelkiego rodzaju bezpośrednich spotkaniach o to, żeby przy tym wzroście, postępie cywilizacyjnym, żeby nie rezygnować, żeby walczyć o swoje, o swój rozum. Panie marszałku. Ja myślę, że wbrew pozorom tutaj tak się czasem śmiejemy, ale dotykamy niesłychanie ważnych, podstawowych spraw dotyczących sytuacji człowieka, ja mówię, ludzi w Polsce, którzy oglądają telewizję i myślę, że poziom ogłupienia społeczeństwa polskiego można przez właśnie ten powszechny i coraz dłużej trwający kontakt, uzależnienie od mediów. Polacy coraz dłużej siedzą przy telewizorach, że jest to po prostu, że poziom głupoty, jak tu zresztą pan Tomasz powiedział, ja to chcę pociągnąć, właśnie wszedł w fazę kompletnego zidiocenia. Dlatego, że w tych rozwijających się wielkich mediach w Polsce, które panują nad rzeczywistością, cała polityka w gruncie rzeczy dzieje się w mediach. Im nie jest wcale potrzebny jakaś partia, wielka partia, która różni Polską, ma 40 tysięcy członków. To jest bardzo mało. My nie wiemy, ilu ich tam głosowało. To idzie oczywiście od wyborów do wyborów, a one w Polsce się tworzą permanentnie. Na mocy ustawy prawa w 90. roku, ta ustawa aktualna, która KONA, został uznany, że media mają pieczę, że partie mają mecze, pieczę nad mediami, że dzielą sobie to na kawałki i że tym wszystkim rządzą i ona po to jest, żeby służyć partiom, nie społeczeństwu, nie państwu, tylko partiom. I ta zabawa doszła do tego, że w tej chwili jesteśmy w fazie absolutnej degeneracji, bo rządzą telewizją polską, publiczną, dwie partie, które nie rządzą, więc wykorzystują te media, żeby przygotować się i nie zniknąć przy następnych wyborach z pejzażu politycznego. To jest powód, że SLD się skumało z PiS-em i tak dalej. Z drugiej strony telewizja w oparciu o ten surogat, o całkowite ustalenie prawne, poniechanie rezygnacji z tego, co się nazywa misją społeczną, to właściwie, mówiąc bardzo zaharapczoną tę telewizję na rzecz polityków, w telewizji wytworzyło się to, co pan bardzo ładnie nazwał, że jest to bzibdziulinstwo. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, co się stało. Telewizje, jakie by nie były, wyhodowały sobie taką grupę, tu absolutnie geniuszem tego jest profesor Kopotek, który jest dyżującym Szekspirem w telewizjach. I wszyscy ci inni, którzy nieustannie są w telewizjach, to są wszyscy ludzie o tak silnym ego, że są to ludzie, to są właśnie, to jest narcyz przy narcyzie. To są wszystko, którzy uwielbiają siebie, oni są w partii i w związku z tym są medialni, bo tylko mówią jo, jo, jo. I oni mówią, ja uważam i mówię o najpoważniejszych sprawach w formie swojej właściwie głupoty. I mnie się wydaje, że to przeszło w taką formę, wykształciło się ludzi, którzy mają uwodzić dla partii, a dla właścicieli mediów to są ludzie, którzy zawsze są gotowi przyjść i można właściwie nimi manipulować. Jest kilku takich, o których ja podejrzewam, że oni w ogóle mieszkają gdzieś w telewizji, bo oni tylko chodzą od stacji do stacji. I w związku z tym, tak jak się powiedziało, jakiekolwiek sprawy społeczne
zostały wyparte właściwie przez sprawy, które dotyczą różnych jakby partii. Z drugiej strony właśnie, zwłaszcza w telewizjach komercyjnych, jakby wytworzyło się coś z drugiej strony. Wszyscy ci ludzie, którzy prowadzą te programy, są właśnie bardzo słodcy i tacy prywatni. A jeśli chodzi o redaktorki, to szuka się takie, które mogłyby w reklamach wysłać śliczne, słodkie i właściwie są pewnymi protezami erotyki. Na przykład te śliczne, ja zresztą uwielbiam na to patrzeć i czekam wieczorem w TVN, jak te co pogodę zapłacą. No naprawdę są śliczne. Natomiast wszyscy ci, którzy byli kiedyś mężczyznami, stali się jakimiś, ja nie wiem, czym homoseksualizm tam się rozwija, ale wszystko poszło im w jakąś straszliwą modę. Jeśli zestawi się, to bo dlatego, że jedno, że tak powiem, ciągnie drugie. Ja na przykład często oglądam tych Kłopotków i tych Cymańskich właściwie z nienawiści do nich. Bo oni powodują emocje różne, nie? Między innymi po to, żeby się czuć troszeczkę lepsze. Ja myślę, że ta synchroniczność, nie wiem, czy istnieje w jakimkolwiek innym kraju wolnym, gdzie jest taka dominacja partyjnactwa czy partyjności i pewnych właśnie efebów, którzy nieustannie Kalisz, cudowny hipopotam lewicy, właśnie na nim ta lewica wisi. Co oni by robili? Co oni by bez niego robili? Paru odjechało nam do Brukseli. Jakże zubożała ta telewizja. I wszystko jest teraz śliczniejsze. Do tego jest nieprawdopodobny rozwój techniczny, który ma skupiać uwagę. Ja mówię o całej tej techniczno-scenograficznej. Jest absolutny wyścig. Gdzieś podejrzewam najlepszej graficy. Wszystko to służy ogłupianiu ludzi. Zajmowaniem im głody. Dla innych, żeby te karteczki wrzucali, a dla innych, żeby mieli staruszkowie, żeby mieli te, nie wiedzą o co oglądają te śliczne dziewczyny albo tych ślicznych chłopców, a jeszcze bez przerwy wszędzie tańczą, na lodzie jeżdżą i tak dalej. Cała polska telewizja stała się produktem reklamowym dla reklamy, a wszyscy widzowie właściwie, tak jak profesor, nie oglądają, ale co ci inni mają robić? Miarą ogłupienia w nieco poważniejszej sprawie jest rozwój seriali w Polsce. One wyparły wszystko, co miało namiastkę nieco większego skomplikowania zmierzające do pewnej duchowości. Telewizja w związku z tym, polska telewizja, nie polska telewizja, polskie państwo, nasze partie całkowicie w związku z tym odcięły ludzi od nawyku czytania, bo im zabiera od myślenia, od wprowadzania ich w kontakt ze sztuką, z wyższą wrażliwością. To jest mechanizm ogłupiający. Ci ludzie żyjąc w tym ułudnym świecie, pracujący, nigdy się nie dowiedzą. Ja się nie dziwię, panie profesorze, że tak jest. Na Śląsku zrobiono badanie, oczywiście nie uniwersytet, tylko obok pewna pozarządowa organizacja dostała tego i zbadała na próbie 40 szkół średnich wylosowanych na bardzo wielkiej próbie, czym się młodzież interesuje. Niczym się nie interesuje. Jeśli chodzi o pytanie sławnych ludzi, to papież był na 12 miejscu na Śląsku. Bardzo wysoko był taki ten Bercik, taki głupek, co to w takich seriala. Ja byłem na 19 miejscu. Proszę państwa, więcej w szkole polskiej na Śląsku nie uczy się w ogóle niczego o Śląsku. Oni nie wiedzą, nazywa się ich burmistrz czy prezydent. Jeśli oni chodzą na wycieczki, a dostają ekstra pieniędzy ministerstwa, bo to jest oczywiście, my jesteśmy po 2 latach rządów PiS-u, to oni tylko chodzą z wycieczkami na miejsce wojenne, gdzie jakiś grupiec albo jakiś bunkier,
i tak dalej. Ewentualnie na jakieś religijne wycieczki i tak dalej. Słowem, cały mechanizm jest tak zastraszający, że właściwie jedno jest pewne, że spokój społeczny mamy w Polsce gwarantowany. Dlatego, że rozbudowa tych mediów jest tak wielka i jest tyle przyjemności, co chwilę się ukazuje, może wygrać 1000 zł, nie? Zwój na 72,3. A pieniądz stał się Bogiem, więc już dzieci wydzwaniają tam, podejrzewam, i szukają tych pieniędzy. Jest to, w gruncie rzeczy mówimy moim zdaniem o tragedii. Dlatego, że to na skutek właśnie tego rozwoju telewizji prywatnej i tak fatalnie rozwiniętej telewizji publicznej całkowicie zaprzepaszczono równowagę między wolnością, krótko mówiąc, a kontaktem, edukacją w związku z kulturą. Kultura została pożarta przez telewizję, zwłaszcza publiczną, i to jest skandal, dlatego że ludzie poza centrami uniwersyteckimi w tych miasteczkach w ogóle nie mają dostępu do kultury wyższej, a to powinno być troską tego nowego ustroju na takim samym prawie, jak właśnie wolny rynek, wolna inicjatywa. Właśnie to, jakby ta postawa kreatywna. Zostało straszliwie zahamowane to najważniejsze źródło postępu człowieka, mianowicie właśnie jego skłonność do myślenia, do wyzwalania się z głupoty, w gruncie rzeczy. Bo tylko edukacja, sztuka może to robić. Mi jest bardzo przykro o tym mówić, ale myślę, że za 2 lata, jak się to wszystko jakoś tam skończy i z telewizji będzie wyrzucona publiczna reklama, bo chciałbym tak, żeby to się otworzyło również, to może kiedyś będzie lepiej. Na razie jest moim zdaniem sytuacja taka, że głupota jest niesłychanie w Polsce faworyzowana przez wszystkie możliwe systemy społeczne, które docierają do człowieka. Panie rektorze? Było bardzo dużo na temat telewizji. Ja chciałbym dodać tego 2 uwagi krótkie. Pierwsza uwaga jest taka, że telewizja ma jeszcze ogromną moc uzależniania, co widzimy na przykładzie ludzi skądinąd bardzo rozsądnych, jak pan marszałek, który ogląda telewizję z nienawiści nawet, ale jednak ogląda. Tak. Właśnie. Druga uwaga jest taka, dotyczy innego wycinka, mianowicie tego, co się nazywa popularyzacją nauki. Kiedyś, w zamierzchłych czasach przedpotopowych zupełnie, w telewizji było sporo programów popularnonaukowych, zarówno mówiących o jakichś nowych odkryciach, jak i popularyzujących może trudniejsze trochę zagadnienia z różnych dziedzin. Ja bardzo często występowałem w takich programach różnych i niedawno policzyłem, że prawie w 100 w ogóle, ale to się skończyło właśnie mniej więcej 20 lat temu. I teraz był jeszcze do niedawna ostatni program, który właśnie, jak słyszeliśmy, miał zostać zdjęty. No, były protesty wielkie, społeczne i nie wiem, co z tego będzie. No, w każdym razie w tej chwili nie ma popularyzacji nauki w telewizji. O kulturze to już nie będę wspominał, bo to panowie mówiliście. Ale chciałbym się skoncentrować na czymś innym, mianowicie jest jednak klasa ludzi, dość duża grupa i wydaje mi się trochę rosnąca, która nie ogląda telewizji, a także jest ogłupiana. Mam na myśli ludzi bardzo młodych, 4-latków, 5-latków, którzy telewizję, jeżeli oglądają, to oglądają Bolka i Lolka, czy jakieś współczesne tego odmiany. Natomiast żyją w internecie, w przestrzeni wirtualnej, w internecie. Otóż ja uważam, i ta grupa dorasta, znaczy w tej chwili grupa, która zaczęła żyć tym, no, ma lat już 15, niedługo będzie miała lat 20 i tak dalej. Otóż ta grupa ludzi jest ogłupiana w może troszkę inny sposób, niż tutaj panowie zauważyli, ale jest ogłupiana nie mniej efektywnie. Dlatego, że w internecie
można, który jest bardzo zresztą skądinąd dobrym wynalazkiem, można spotkać niestety tak niesamowite bagno najrozmaitszych nonsensów, bzdur i wiadomości szkodliwych i tak dalej, że ja no, czasem z przerażeniem dowiaduję się od młodych ludzi, no w końcu mam do czynienia ze studentami nadal, prawda, co oni z tego internetu się dowiedzieli, bo oni już doszli w tej chwili na studia uniwersyteckie, ta klasa ludzi, która zaczęła się wychowywać na internecie. Myśmy tego w ogóle nie poruszali, być może jeszcze będzie w następnych rundach okazja, więc teraz nie chciałbym przedłużać, tylko zasygnalizować, że jest ta druga jeszcze wielka siła. Dziękuję. Dziękuję. Panie Krzysztofie, wychodzę naprzeciw pańskiemu oczekiwaniu. Będzie pan pierwszy. Marzenie. Obserwujemy coraz częściej dość niepokojące sytuacje. Na przykład zamykanie teatru i w to miejsce powstaje sklep z odzieżą. Ciekawe, wartościowe filmy emitowane są w telewizji po godzinie 23. Zwłaszcza w telewizji publicznej. Jest to swego rodzaju absurdem. Rośnie liczba sklepów monopolowych przy jednoczesnym zamykaniu domów kultury i klubów młodzieżowych. A w jaki sposób możemy połączyć te fakty? I na ile tak naprawdę są one przyczyną, a na ile skutkiem obserwowanego zjawiska? To jest głupota, czy może jeszcze coś innego? Trudno mówić o tym, że w momencie, kiedy zaczęliśmy od tezy, że jednak mimo wszystko zgadzamy się, że jest jakiś postęp głupoty w społeczeństwie, nie zgodzić się z tym, że wszyscy na to pracujemy. I ja myślę, że dużą bardzo pomocą, niewątpliwie wiem, że tak jest, jest na przykład obecność pana feldmarszałka wśród władz naszego kraju. Ja sobie wyobrażam takie seminaria, które pan feldmarszałek robi ze swoimi kolegami, których uczy, że... Pan ma na myśli posłów? Tak. Pan jest bajkopisarzem. Nie, ale mówimy o marzeniach. Pytanie było, co robić. I tłumaczy im, że istnieje kultura, że jest teatr, że można pójść do kina nie tylko na jak się masz kochanie, czy coś tam podobnego, czy tańcz kochanie, bo jest parę innych dobrych filmów. I że pan marszałek nie mówi w sposób taki, jak mówi się do człowieka inteligentnego, tylko składa pan prosto zdania, tak żeby oni weszli na etap podstawowy, edukacyjny. I to samo dotyczy władz i to samo dotyczy najmłodszego pokolenia. Ponieważ ja powiem tak, ja jestem dzieckiem szczęścia, że wychowałem się w domu humanistów i że właściwie wszystko to, co jako wiedza podstawowa wyniosłem, to nie ze szkoły, tylko z domu. Że w domu była biblioteka, że miałem przykazane, że to muszę przeczytać, że nabrałem takiego nawyku, że potem pojechałem na studia do Krakowa, że byłem otoczony tytanami kultury, gdzie kipiało wtedy, bo tu był Kantor, tu była piwnica pod Baranami, tu był Jarocki, tu był Kuc, tu był jeszcze ktoś większy od nich wszystkich razem, że oni wszyscy się ścinali, ale ścinali się umysłowo, twórczo, że kipiało na tym jednym rynku w Krakowie, że stamtąd wziąłem gust, że interesowała mnie piosenka literacka, Że słuchałem nie tylko melodii, tylko analizowałem tekst, o czym to jest, że się uwrażliwiłem na poezję. I to jest sprawa kolejności losów świata, w którym się znalazłem. Przecież, proszę Państwa, strasznie dużo zależy od otoczenia. Proszę pomyśleć, jak szczęśliwym narodem są Włosi, którzy w konsekwencji projektują wszystkie samochody na świecie, bo im nie wiadomo, skąd się bierze gust bez względu na ich wykształcenie. Bo się rodzą i dookoła jest pięknie. Wino i słońce. Wino, słońce, kobiety, architektura, zabytki. Coś nieprawdopodobnego. I Włoch może być głupi, ale ma świetnie skrojony kołnierzyk w koszuli i te koszule włoskie mają najlepiej skrojone. Włoch zaprojektował, bo ma dobry gust po prostu.
I teraz, jeśli my na swoich poletkach nie będziemy walczyli o dostęp do kultury, szerszy dostęp, proszę zobaczyć, co się dzieje w świecie. Kultura się w pewnym momencie, mówię o wysokiej kulturze, schermetyzowała. To znaczy, że była w muzeach, w filharmonii, jeśli mówimy o muzyce w klubie jazzowym. Co się teraz dzieje? Artyści wychodzą w przestrzeń publiczną. Plastycy. Nie mówimy o muzeach, mówimy o instalacjach, które wiążą architekturę tą, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Orkiestry wielkie grają nie w filharmonii, tylko grają w przestrzeni publicznej. Jazz na Starówce ściąga paręnaście tysięcy ludzi, nie jest już tylko w klubie. Czyli są takie próby i są takie poletka, bo to jest sprawa takiego zaznajamiania. Proszę, poznaj Pendereckiego, on do ciebie przyszedł ze swoim utworem Siedem Bram Jerozolimy, z orkiestrą, która ma 200 osób, chór 250. I posłuchaj, że to nie jest straszne. Nie musisz się tego bać. Jeśli nie będziemy powodowali, pomijając już telewizję, na którą nie możemy na razie liczyć, takich prób kontaktu, jeśli władza nie będzie się wyłącznie ścigała na łatwiznę, bo proszę zobaczyć, co się dzieje w samorządach. Miasta się ścigają na kulturę. Co robią? Robią festiwale. Festiwale są łatwizną. Łatwizną. Jeśli któreś z tych miast, które startuje o tytuł Stolicy Europejskiej Kultury, myśli, że robiąc festiwal zostanie stolicą kultury, bo zrobi openera, to się myli. Ponieważ tam się liczą sprawy, jak kultura doszła do masowej publiczności. Jaki system został, jaki program został wprowadzony. To są rzeczy istotne, a nie dać darmowy koncert nawet najlepszego wykonawcy. A propos, to ja we wstępie mówiłem o tym, o tej łatwiźnie. Darmowe koncerty spowodowały w Polsce straszliwe zepsucie rynku. Światowe gwiazdy są rozbestwione. Björk zażądała 750 tysięcy euro za koncert, ponieważ tyle już w Polsce dostała i nie przyjedzie za mniej, bo wie, że tyle może tutaj dostać. I to jest zepsucie rynku w skali jakby dostępności do tego typu dóbr w świecie. Bo jest ściganstwo władzy. Kto zrobi lepszy koncert na miejskie dożynki? Kto wyda publiczne pieniądze na tego typu rzeczy? Tylko żeby to było jeszcze gdzieś tam spojone jakąś myślą, żeby to było związane z promocją tego miasta, żeby to było spojone z jakąś wartością dodatkową, żeby ktoś o tym pomyślał, żeby była dostępność do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego nie możemy się doczekać w Warszawie, gdzie trwają utarczki przez całe lata między miastem a ministerstwem, kto co powinien, mimo że dokument został już złożony lata temu. Gdzie jest ta wizja, co będzie za 10 lat, za 15, to są politycy. Ja nie twierdzę, że wszyscy są tacy, tylko w sposób, jak składają zdania, widzimy, że kultura to jest dla nich coś obcego, że oni się w ogóle tym nie zajmują, że oni nie myślą o tym, jak to się powinno rozwijać i co to daje każdemu obywatelowi. Oni myślą, kto zawłaszczy telewizję publiczną, jak mówił pan marszałek. Panie marszałku. Panie Krzysztofie, chciałem panu uzmysłowić, że posłowie są wybierani przez naród i w związku z tym oni są tacy jak ich wyborcy. Oni są z mandatu i bynajmniej tam nie są po to, żebym ja tam prowadził przedszkole z nimi, zwłaszcza, że jestem bezpartyjny, nie mam żadnej mocy zrobienia tam czegokolwiek. Ale chcę, bo tak tutaj właściwie mówimy w czarnych kliszach. Ja mam swoich wyborców na Śląsku, swoich wyborców. W związku z tym mogę głosować tak, jak chcę. I często się z nimi spotykam przy różnych okazjach. Teraz troszeczkę
częściej z pewnymi grupami w konkretnych miejscach, obserwuję to pole, też przez swoje biuro. I chcę się z Państwem podzielić bardzo optymistycznymi wiadomościami, dlatego że widzę wyraźnie, że na skutek tego, o czym tu mówimy, o tej dominacji niesłychanie mediów nad ludźmi, widzę coraz bardziej większej skali pęd odżegnywania się od telewizji, nieoglądania i wracania do swoich prostych zainteresowań. To się dzieje w gminach. Są gminy lepsze, gorsze, ale są gminy wspaniałe, które wracają w jakiś sposób do opiekowania się kulturą. To znaczy do tego, co dawniej było kiedyś domem kultury, że tworzą się centra i że się bardzo szanuje miejscowe talenty różnorakie. Czasem one się przebijają i stają się sławnymi. I na dole żyje się wymianą różnych grup, które coś uprawiają. Znaczy spędzają wolny czas, zajmują się rzeczami, które są blisko sztuki albo są już sztuką. I mają niesamowite zupełnie pomysły. I widać to również po tym, że jest, no mogę to mówić, bo takie są moje zajęcia, że jest ogromna potrzeba nawrót do kontaktu z żywym człowiekiem. To jest niezwykłe. Oni chcą, jak ktoś jest z czegoś znany, coś zrobił, bo mówię w tej chwili już nie jako rycerz, tylko jako człowiek, który pisał książkę, która ma na Śląsku wielkie powodzenie, to oni właśnie chcą się dowiedzieć tego, czego nie mają w telewizji, nie mieli i mieć nie będą. Ale to powoli przybiera formy zorganizowane. No w każdym razie na Śląsku tak widzę i to jest bardzo jakby pocieszające. Ale myślę, że tak powinno być. Dlatego, że wiecie, w Polsce powinno się wszystko robić, żeby władze i tak dalej oddawać na dół. Oni sobie będą jakby sami radzić. I te procesy, przejawy tych procesów są niesłychanie fascynujące i są takie gminy jak Ruda Śląska, gdzie dzieją się w dziedzinie kultury rzeczy zupełnie niezwykłe. No oczywiście może też dzięki temu, że bardzo wielu Ślązaków wyjechało z Polski i oni wracają do swoich miejscowości również z dorobkiem, do którego doszli pod inną szerokością geograficzną i tam widać, że jest wielki taki proces wyzwalania się również w formach, jeśli chodzi o widowiska, jakby guz od tego, co jest tendencją tandety telewizyjnej, że dzieją się i mogę powiedzieć rzeczy niesłychanie pocieszające i myślę, że nie jest tak źle, patrząc z perspektywy Warszawy i tych mediów, jak się jednak przypuszcza. Dziękuję. Panie rektorze. Ja obawiam się, że niewiele będę mógł dodać w sprawach kultury, ponieważ no, reprezentuję, wprawdzie jestem człowiekiem kulturalnym, a jakże, ale reprezentuję no, inny obszar życia. Chciałbym się skoncentrować jednak na tym innym aspekcie głupienia, jakim w moim przekonaniu jest coraz większy przepaść, bo już tak trzeba tylko nazwać chyba to, pomiędzy frontem postępu nauki, powiem tak bardzo ogólnie, nie precyzując nawet o jaką dziedzinę chodzi, a przeciętnymi wiadomościami przeciętnego człowieka. Niezależnie od tego, czy to będzie w Warszawie, czy to będzie gdzie indziej, w małej gminie i tak dalej. Otóż mi się wydaje, że znów opieram to na pewnych obserwacjach, rozmowach i tak dalej, że to jest proces, który nieustannie się pogłębia i narasta. Że w rezultacie dochodzimy już bardzo szybko do tego, że za jakiś czas znaczna większość społeczeństwa nie będzie w ogóle rozumiała
nie to, że nie będzie znała, ale nie będzie rozumiała języka, w którym będzie się opisywało na przykład nowe osiągnięcia, nowe odkrycia naukowe w różnych dziedzinach, w biologii molekularnej, w medycynie. No dlatego, że to wymaga jakiegoś elementarnego języka, alfabetu czy coś takiego, a świadomość tego i umiejętność zanika. I to jest proces bardzo szybko narastający, wbrew pozorom. I jest szereg oczywiście także przyczyn, które na to się składają. Pierwszym to jest ta telewizja, ale już może na tyle, żeśmy skakali na niej, że może wystarczy. Drugie są jeszcze inne media, w których też nauka została praktycznie wyparta. Nie mówi się o osiągnięciach naukowych, czasem pojawia się jakaś rubryka czy strona, przy czym najczęściej, nie chcę tu generalizować, bo są także redaktorzy na bardzo wysokim poziomie, absolwenci wyższych uczelni, i to dobrze absolwenci, którzy zajmują się popularyzacją na wysokim poziomie. Pan redaktor Lis. Panie profesorze, my się będziemy porozumiewali z łatwością. I oni też będą się porozumiewali z łatwością. Tylko my z nimi i oni z nami nie będą mogli. Mówił pan profesor o internecie. No? No, część tutaj widzę osób już w wieku takim, że rodzice i albo dziadkowie. To państwo wiedzą, jaka to jest codzienna gehenna. Wyrwać dziecko sprzed komputera, gdzie siedzi w Facebooku. Oni rozmawiają. Ze mną. I zaciągnąć, też tam jesteś? I zaciągnąć do książki. Książka staje się czymś abstrakcyjnym, z tym, że my cały czas mówimy o problemie zaspokajania potrzeb. Ja rzeczywiście mam wrażenie, że głównym problemem będzie to, w jaki sposób wykreować te potrzeby. Kto miałby wykreować bardziej subtelne, bardziej wyrafinowane potrzeby? Szkoła? Ja pamiętam badania opublikowane chyba z 7-8 lat temu, z których wynika, że 97% nauczycieli w Polsce, nie o akademickich była mowa, nie chodzi do teatru, nie chodzi do kina. No, par diabli, teatr, w cudzysłowie par diabli, jest tylko w większych miastach, ale kina już w mniejszych też. No teraz to może DVD, ale nie sądzę, żeby tu nas... Znaczy, czyli krótko mówiąc, ci ludzie nie chodzą do teatru, tak? Nie chodzą do kina. Nie czytają. Nie czytają, bo dramatycznie spada czytelnictwo książek w Polsce, po czym wchodzą do klasy, tak? I mają natchnąć tych młodych ludzi, już pan diabli, żeby dać im wiedzę, natchnąć potrzebą, żeby oni mieli w głowie takie gąbki. Chcą zobaczyć to, zobaczyć tamto, powąchać tamtego. Nie, to będzie pustynia. Rodzic? A skąd ten rodzic? Kto w tym rodzicu ma wzmocnić tę potrzebę? No będę się jednak upierał, przecież na ogromnym obszarze Polski to jest tylko jedna taka instytucja, która ulega absolutnej degradacji. Nawiasem mówiąc, pan marszałek bardzo słusznie potępia te dwie partie za to, co zrobiły z telewizją publiczną. No ale z całym szacunkiem, jeśli pan marszałek przed sekundą powiedział, że chciałby, żeby ta telewizja nie nadawała reklam, tak? No to jest ten polityk, który zdaje się wzywał do niepłacenia abonamentu. No to się trzeba zdecydować. Jak już nie będzie tego abonamentu w ogóle, no to raczej ciężko będzie nie opłacać telewizji z reklam. A jak już wyłącznie z reklam, to zdebilenie będzie kompletne. I oczywiście Krzysztof mówi o tych włoskich kołnierzykach i może włoskim, niewykształconym Włochu, który też jest nośnikiem przez wino, słońce, architekturę, tak, nośnikiem dobrego gustu, jakiegoś dobrego smaku. I rzeczywiście dla mnie czymś, no z jednej strony to było podnoszące na duchu, a z drugiej strony jakoś tam frustrujące. Sytuacja taka konkretna z zeszłego roku, miejscowość Montepulciano w Toskanii. Godzina 20. Koło Montalcino. Tak. Godzina 21. Koncert muzyki poważnej. Żadne tam leciuteńkie, najprostsze standardy. Tam nawet Mozarta i Beethovena nie było. No, trudna muzyka. 2 godziny.
1000 osób, już abstrahuję od tego, że kreacje wskazywały, no, eleganccy ludzie. No, przyjechali w większości na wakacje, wiedzieli, gdzie jadą. No, nadzwyczajne doświadczenie. A te jakieś katedry kościoła średniowiecznego z wieku XII, XIII albo XIV, to nieistotne. Ja nie wiem, co się w polskiej gminie, panie marszałku, dzieje. Da Bóg, że rzeczywiście są takie, gdzie coś się dzieje, ale mam wrażenie, że Polska jednak kroczek po kroczku zamienia się w pustynię. A co mnie najbardziej boli, bo to już jest jakiś nieprawdopodobny paradoks, że w momencie, kiedy Polska jest tak blisko, i Polacy w związku z tym, co oczywiste, jest tak blisko instytucjonalnie, cywilizacyjnie i w sensie zupełnie dosłownym, tak blisko Zachodu, bo my nie idziemy dzisiaj na komendę po swój paszport, bo my fruwamy tam i z powrotem. Nigdy nie byliśmy tak bardzo częścią Zachodu i tak blisko, w sensie masowym częścią Zachodu. To jednocześnie zamienia się ten nasz kraj, a w każdym razie nasze wyobrażenie o świecie, w jakiś totalny grajdą. Dzisiaj skończymy bodajże taki jest plan o 19.30, więc już będzie na to za późno. Ale proponuję, żeby Państwo jutro zafundowali sobie eksperyment. Godzina 10 będzie trochę bolało, ale nic strasznego się nie stanie. W ciągu godziny 10 minut zobaczą Państwo 3 programy informacyjne. I ja na bank, jeśli na bank to Państwu mówię, 100 na 100, chyba że jakiś World Trade Center, nie daj Boże, się zdarzy, że Państwo niczego się nie dowiedzą o zagranicy. Niczego. Nic się nie dzieje we Francji. Guzik wiemy o Niemczech, wielki nasz sąsiad, tuż za granicą. Nic tak naprawdę nie wiemy o Rosji. Ameryka nie istnieje. No, no Francja może zaistnieć, kiedy jest podejrzenie, że Sarkozy i Karla coś tam na boku. To tylko w wersji anegdotycznej. To ja? A może ja? Zemsta Sarkozy. A jakiś, przepraszam bardzo. Sarkozy. A jakiś Iran, jakiś Pakistan, no nie są, to nie są egzotyczne miejsce. To są miejsca, gdzie potencjalnie możemy sobie wyobrazić, zdecyduje się przyszłość naszej cywilizacji. Tego wszystkiego nie ma. Wszystko jest sprowadzone do anegdoty. Mnie szlak trafia, jak oglądam któregoś dnia i jest jedynka w telewizji, w programach informacyjnych, BBC, telewizji francuskiej i CNN. Coś a propos programu nuklearnego Iranu. U nas zero, ani jednego słowa w żadnej telewizji informacyjnej. Natomiast w trzech głównych programach informacyjnych, trzech największych stacji, te trzy programy oglądane przez 10 milionów ludzi, jest jedna informacja z zagranicy. Otóż 87-kilogramowy tłuścioch skakał na batucie, tak jak się nazywa, taki gumowy, i skacząc po 2 godziny dziennie zrzucił 16 kilo. Teraz to ja, teraz to nie Sarkozy. Mówię, Jezus Maria, no to kompletna katastrofa. I to podchwycili wszyscy. To, ale, jak mówi się... Ale co, przeraziłeś się, że... Nie, przeraziłem się, że tyle schudł. Nie, to akurat było pocieszające. Przeraziłem się, bo nie ma świata. Wszystko jest sprowadzone do głupoty, do anegdoty. No wczoraj w Finlandii spadła spikierka z krzesła, to była. Tak? Szokujące. I... A TVN mówi, że jednemu naszemu się taką są fotę. Dlaczego nas nie pokazują? A. I tak jednak nie jest we wszystkich krajach. Ta degradacja jest smutna, bo pan marszałek mówi o tym, że ja jestem reprezentantem naszego narodu. Ja wiem, ten model reprezentacyjności czy reprezentatywności jakoś w Polsce rzeczywiście niestety bardzo dobrze funkcjonuje, ale dzięki Bogu amerykański senat nie przypomina amerykańskiej średniej. Może dlatego jest przez niektórych określany jako najbardziej elitarny, ekskluzywny klub na świecie, więc... Więc ta degradacja niestety postępuje, a już internet, o czym mówił pan profesor, tu rzeczywiście można by całą epopeję temu poświęcić, bo jak słusznie powiedział Stanisław Lem, gdyby nie internet, nigdy bym nie wiedział, że na świecie jest tylu kretynów. Uzupełniający głos. Ja przepraszam, ja chciałem tylko poza kolejnością wtrącić pewną rzecz optymistyczną i chciałbym, żebyśmy również ją uwzględniali, bo
nie jest tak, że mimo, z czym się zgadzamy, że głupiejemy i coraz większe są warunki, nam stwarzają różne okoliczności i postęp cywilizacyjny, żeby głupieć. Ja chciałem powiedzieć, że jedyną drogą ratunku, bo o tym mówiliśmy, jest nasza postawa wobec świata i dowodem tej postawy jest Państwa zainteresowanie na przykład taką rozmową. Ja chciałem Państwu pogratulować, bo my wszyscy walczymy o życie. Bardziej to mówię nie do swoich rówieśników, tylko do przedstawicieli młodego pokolenia, bo moi rówieśnicy są wychowani w tej walce o książkę, o dostęp do informacji, o marzenia, o bycie na zachodzie, o tysiące różnych rzeczy. Natomiast przy tych wszystkich ułatwieniach Państwa obecność, tutaj mówię o młodym pokoleniu, jest świadectwem, że wykonujecie jakieś staranie w walce o życie, o rozwój swojego umysłu. I ani pan marszałek nie wyedukuje posłów, pan feldmarszałek nie wyedukuje posłów, ani ta władza nie przestanie walczyć wyłącznie o władzę, ani nagle się wszystko nie odwróci w ramach kryzysu, w jakim jesteśmy, że będzie miliony na kulturę i na edukację, bo w to nie wierzę, mimo że właściwie jestem optymistą. Jeśli sami sobie nie pomożemy i nie uświadomimy sobie, że rozmowa, dostęp do książki, dyskusja, pójście do muzeum, do teatru, do kina, na własną odpowiedzialność decyduje o naszym rozwoju, to daleko nie zajedziemy. Adwokat Krzysztof, ale my to wszyscy wiemy, no i co z tego? Przecież umówmy się, bądźmy szczerzy, my w tej salce i pewnie jest taki być może 70 jeszcze innych spotkań tego typu, 70 innych salkach w Polsce, to jest kompletny margines. Ale ja się z tobą to miasto? Ale ja się z tobą nie zgadzam. Ja uważam właśnie, ja jestem bardziej skłonny pójść w stronę, o której mówił pan feldmarszałek, że po prostu są ludzie, są gminy, są inicjatywy, natomiast my żyjemy w tej barierze, ponieważ świat mediów zalał nam prawdziwy obraz rzeczywistości i władzy również. Że mamy do czynienia przez dostęp do mediów wyłącznie ze złą wiadomością, brakiem właściwych informacji, czasem tytułów, a nie merytorycznego pogłębienia problemów, celebryctwem i tak dalej, i tak dalej. A popatrz. A takich osób jest naprawdę, Państwo nie są wyjątkiem. Krzysztof, spójrz, ile się w tym kraju czyta książek. Spójrz, co się dzieje ze sprzedażą gazet. Niech Państwo, a jest tu paru pracowników naukowych, niech powiedzą, jak wygląda coraz roku na rok przeciętny wywiad, w cudzysłowie, wywiad z kandydatem, który przychodzi na uczelnię. Mówił pan profesor o tym stanie wojennym. A to nie jest najgorszy, taki najbardziej, powiedziałbym, dołujący z przykładów. Jasne, jest x miejsc w Polsce, które są fantastycznym zaprzeczeniem tego procesu, o którym mówimy. Tylko będę się upierał. To jest margines. Kiedyś w telewizji, jak zaczynałem pracę, było takie powiedzenie, co brzmiało jak anegdota. Teraz zaczynałem się obawiać, że to nie jest anegdota. Brzmiało to, ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Fakt jest faktem, że rzeczywiście w mediach konsekwentnie brano tę zasadę dosłownie, wyciągano z niej bardzo, bardzo konsekwentnie wnioski. No, ja wiem, cholera, to już się robi nudne i strasznie teraz już gmyram w głowie, żeby znaleźć coś na kontrze, nie, pozytywne. Co ja robię? Nie wiem, Krzysztof, to mówiliśmy o tym przed wejściem tutaj. Ktoś z Państwa słusznie może powiedzieć, a ja nawet zgodzę się od razu z góry, bez bicia, bez stawiania tego zarzutu, że jestem hipokrytą. No przecież mógłbyś rozmawiać o literaturze, o tym i o wartym. Krzysiu, ja ci, tak jak ci powiedziałem, nie dowiozę 2,5 miliona widzów, to program znika, zostanie... No i ktoś powie, hipokryzja, walenrodyzm, prawda, będą inni lepsi. No więc trzeba manewrować, trzeba kombinować. A w Niemczech jest taki program telewizyjny, w niemieckiej telewizji, w której jak facet, który ten program prowadzi lat 15, a zaczął od
dofinansowania rządowego na ten program i na rozwój pewnej sieci księgarni, jak powie, że trzeba to przeczytać, to nakład zwiększa się wielokrotnie, ponieważ wszyscy wiedzą, że trzeba to przeczytać, bo jest autorytetem od sprawy książki w telewizji publicznej. A gdzie u nas gdzieś jest, jest program o książkach? Nie ma. Ale nie ma takiego autorytetu. A myślę, że autorytet to by się znalazł. Autorytet by się znalazł, gdyby dostał właściwy czas emisji, gdyby ten program był reklamowany, gdyby był dostępny. Jeśli mógłbym się wtrącić. Myślę, że my jesteśmy tutaj jakby świadkami kilku pokoleń. Ja jestem wyrośnięty z PRL-u i można porównywać tamte lata z dzisiejszymi. Ja myślę, jaką cenę płacimy u nas, bo nie będę się martwił o świat, za to, że to jest idiocenie, ta głupota ma taką hossę. W gruncie rzeczy to, co jest najgorsze w tym wszystkim, że w Polsce jest niesłychanie utrudniony, zburzony w jakikolwiek sposób czy systemy, powiem brzydko, produkowania elit. Że to się niestety zatraca. W PRL-u był jednak pewien porządek, że te elity mogły się tworzyć przez ten system, który istniał. Państwo okupujące ogromne pieniądze za kulturę. Myśmy naprawdę mieli wielki film, wielki teatr, literaturę i tak dalej, i tak dalej. Naukę. Więc to był dobry czas o tym, o czym mówimy. Teraz niestety jest przez to, o czym tu mówimy, tak źle, jak to widzimy. Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że myśmy powinni po tych 20 latach kraju wolnego i tak dalej mieć elity, w każdym razie o wiele większe, obfitsze i tak dalej. To, że one wyparowują, to jest inna sprawa. I mnie się wydaje, że to jest najstraszniejsza sprawa, którą ponosimy. Ja mam w domu dzieci, które kończą studia, własne wnuki, bo późno zacząłem, i widzę na moich oczach, jak oni próbują wejść w jakiś świat jakby elit w ramach wybranego zawodu czy studiów. I tu myślę, jest coś, czego nie możemy w ogóle zweryfikować, odkryć, a mianowicie ten tajemniczy świat oczywiście internetu. Dlatego, że oni, ci, którzy naprawdę chcą być kimś, szukają tego w internecie i mają niewiarygodne zupełnie możliwości i to jest jakieś samouctwo poza systemem edukacji, poza rodzinami i poza jakimiś, społecznymi organizacjami. Przecież bardzo wiele młodych polskich ludzi robi właśnie wielkie jakieś dziwne, wygrywają jakieś bardzo dziwne, skomplikowane konkursy, projekty i tak dalej. Więc ja bym był też troszeczkę jakby ostrożniejszy w tym wszystkim, że jest aż tak niedobrze, ale dobrodziejstwo internetu widać, że one takich ludzi rodzi, tylko że, jak podam, to jest samouctwo swoiste, że oni wbrew wszystkiemu próbują odnaleźć, jak to powiedział staromodny poeta, ogień w sobie, który ich prowadzi do przeżycia życia na skalę swoich możliwości. I na to jesteś wskazani, na to nigdy nie będziemy mieli wpływu dzisiaj. Pani Kasiu, pani kolejny teraz. Nie działa. Nie działa. O, działa. Panie profesorze. Panie profesorze, to ja postaram się teraz skierować pytanie do pana profesora. Kto jest najbardziej zagrożony głupieniem? Możemy wymienić jakieś grupy ryzyka, tak jak na przykład przy grypie.
nauczyciele, lekarze, którzy mają do czynienia z dużymi skupiskami ludzi, są zagrożeni najbardziej chorobą grypy. A w przypadku głupienia, czy są jakieś takie grupy społeczne, zawodowe, które możemy określić jako grupy, które właśnie są najbardziej zagrożone głupieniem? Ja myślę, że nie jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. No, ja w takiej grupie nie jestem, myślę, że pan marszałek też i myślę, że pewna część osób na sali, które już ileś tam lat przeżyły, bo my udało nam się domku. Przepraszam, panie profesorze, Krzysztof, zauważ, że nas dwóch pan profesor nie wymienił. Ale nie, bo wy jesteście, pewną ilość lat, bo wy jesteście osób. Młodsi panowie od nas, po prostu. No. O tym wy jesteście z telewizji. Otóż ja byłem. Po prostu my jeszcze pamiętamy, no, ja już tak z tą jednostką, z tym uniwersytetem naszym jestem związany już prawie 60 lat, proszę państwa. Także to ja pamiętam naprawdę dawne czasy. Otóż więc ludzie mojego pokolenia i troszkę młodsi, mogę zaliczyć nawet dwóch panów, którzy są dużo młodsi, do tego nie są zagrożeni. Natomiast zagrożeni są wszyscy ludzie, jak myślę, poniżej 25 lat obecnie i wszystkie pokolenia, które za to na tym nastąpią. Bo proszę państwa, ja jeszcze pamiętam moją szkołę. Ja w szkole miałem, w gimnazjum, bo nie będę sięgał dalej, w gimnazjum i liceum miałem naprawdę bardzo dobry kurs historii, począwszy od starożytnej, średniowiecznej i tak. Miałem bardzo dobry kurs biologii, geografii, fizyki, matematyki, wprawdzie akurat rok wcześniej rachunek różniczkowy już wypadł z programu, ale ja jeszcze tam pewne rzeczy miałem. Jako maturzysta byłem naprawdę dobrze wyedukowanym człowiekiem. Kiedy szedłem na uniwersytet, to jakoś to było tak. W tej chwili, w ciągu ostatnich zwłaszcza 20 lat, szkoła nasza została kompletnie spaskudzona. Znaczy wiadomo, że dzieci nie uczą się historii w szkole, nie uczą się matematyki, bo matematyka jest za trudna, nie uczą się fizyki, nie uczą się chemii. Ja nie wiem, czego oni się uczą, bo są cały czas zajęci, ale w każdym razie ich poziom umysłowy, kiedy przychodzą na studia, bo z tą grupą my się spotykamy, jest przerażająco niski, po prostu przerażająco niski. I myślę, że będzie jeszcze gorzej. Nie wiem, dlaczego szkoła została popsuta. Znaczy, ja mogę przysiąc, że przy tym nie majdrowałem po prostu, ale ktoś to zrobił, przecież sama się nie popsuła. I mało tego, to zagrożenie jest o tyle niebezpieczne, że, i teraz postaram się być przez chwilę naprawdę bardzo poważny, zagrożenia, które nas, ludzkość, czekają w ciągu najbliższych 20, 30, 40 lat, będą coraz ważniejsze, coraz poważniejsze, coraz bardziej dramatyczne. Bardzo poważni ludzie na świecie, naprawdę bardzo poważni uczeni, zastanawiają się, czy w ogóle nasza cywilizacja ma szansę dotrwać do roku 2100. Dlatego, że jest wiele zagrożeń, z których sobie nie zdajemy sprawy, no bo one nie wchodzą w te fikołki, wobec tego nic się nie mówi, prawda? Ale to jest rzeczy. Otóż i z tym zagrożeniem, z tymi wszystkimi wyzwaniami będzie się spotykać młodzież, która będzie miała wtedy lat 40 czy 50, nieprzygotowana zupełnie do tego. Więc to jest grupa ryzyka. Wszyscy ludzie, którzy w tej chwili mają poniżej lat 30, bym powiedział, prawda? To jest ta grupa ryzyka i ta grupa, no niestety, z przyczyn naturalnych będzie się powiększać stale. A wszystko przez to, że głupi jest najlepszym klientem dla polityki, dla telewizji komercyjnej, a głupota awansowała do usankcjonowanej rozkoszy, do kategorii wolności, wie pan, o której się niczego nie wymaga. Ja myślę, na tym to polega, że właśnie człowiek, który jest subtelny i tak dalej, jest wstydliwy, chodzi trochę po kątach. Ta inwazja właśnie, natura rzeczy właśnie tak spreparowanej jest w Polsce piękna, bo ona się wiąże z młodością, się wszyscy cudownie wyrają i tak dalej. Chodzi o co piątek, soboty do tych swoich klubów
tylko że niestety to towarzyszy temu większości absolutnie pustota w głowie i jakikolwiek brak skrupułu, że coś jest nie klawo z nim. To jest przerażające. Tak, żeby nie kadzić do końca tym paru kilometrom kwadratowym tu w okolicy. Ja jestem na uniwersytecie po raz pierwszy od dokładnie 25 miesięcy. A 25 miesięcy temu przyjechałem tutaj, bo startowałem z nowym programem i padłem na greps boleśnie banalny i tandetny, ale z jakichś względów myślałem sobie, że jednak chcę go zastosować, czyli zrobię pierwszy program w dużym stopniu było w pierwszych 100 dniach rządu Tuska, czyli krótko mówiąc Vox Populi, niech społeczeństwo powie, co o tym myśli. Dla mnie to była tylko forma zamanifestowania, że chcę służyć ludziom, a nie komukolwiek innemu. Nieważne. Pojechałem dwa miejsca. Hala na Banacha i potem tu dziedziniec uniwersytecki. No szczerze mówiąc, wypowiedzi nie ze względu na ich kolorystykę, bo prymitywizm, wypowiedzi sensownych pod halą Banacha było nie mniej niż na dziedzińcu. I poziom, że tak powiem, głębia analizy sytuacji politycznej w okolicy Banacha była mniej więcej na poziomie dziedzińca uniwersyteckiego. A ponieważ... Świadczy to o wysokim wykształceniu w dzielnicy Banacha. Zgadza się. I z całym szacunkiem, a gdzieś raz czy dwa miałem okazję otrzeć się o amerykańskie uniwersytety, to co usłyszałem i co zobaczyłem, a zobaczyłem coś w stylu, no premier jest, fajnie, premier. I to tak 40% reakcji mniej więcej, albo, no, nie, znaczy, albo nieumiejętność werbalizowanie swoich myśli na poziomie już jakiś zupełnie podstawowy. To było coś dla mnie boleśnie druzgocącego i oczywiście najbardziej zagrożona jest młodzież, zagrożone są dzieci. Bo ten atak jest totalny. To, o czym mówi marszałek Kuc. Z jednej strony te reklamy i te dzieci wiedzą, że bluza z kapturem to ma być Abercrombie, tak, a nie jakaś inna bluza, że te buty na zimę to mają być UGI, a nie EMU. No, EMU ewentualnie wchodzą w grę, ale to już jest lekko obciachowe. Że się ogląda Disney Channel, bo coś. I każdy taki sygnał i gdzieś rzeczywiście na początku i na końcu, no co decyduje, czy kto decyduje, albo co i kto. No decyduje rodzic, decyduje szkoła. Dlatego jak szczęśliwie po 6-letnich studiach w Wyższej Szkole Nowobogactwa, zwanej Szkołą Amerykańską, szczęśliwie moją starszą córkę udało mi się wyewakuować do gimnazjum społecznego i jak wykład inauguracyjny odbywał się nawet nie w szkole, ale w głównej auli w SGH i wygłaszał go Adam Michnik, jak się dowiedziałem, że za chwilę jest miesiąc buddyzmu, a potem miesiąc o islamie, a jak są rekolekcje, to przyjeżdża ksiądz Boniecki, to za każdym razem jak taki sygnał odbieram, to tak tylko no nie jest najgorzej, to jeszcze jest do opanowania, ale i da Bóg, ale tego już bym nie był pewien, że jest to typowa szkoła, natomiast społeczna. Akurat z tego, co tutaj nie będę takim totalnym sekciarskim zwolennikiem szkół społecznych, jest bardzo wiele dobrych, ale z tego, co słyszałem... Nie, ale chodzi o te procenty. Tak, ale znaczy to 9%, zgadza się. Natomiast słyszałem, że też to nie jest tak, że z założenia szkoły społeczne, czy licea społeczne, czy gimnazja są lepsze niż te publiczne. Z tym akurat różnie bywa. Więc tam gdzieś się odbywa ta batalia. Jeśli jest fajny nauczyciel, ciekawy świata, jeśli jest w stanie te dzieciaki czymś zarazić, jeśli jest rodzic, który jest w jakikolwiek sposób sojusznikiem tego nauczyciela czy tych nauczycieli, to się może udać. Natomiast obawiam się, że w bardzo wielu miejscach Polski te dzieciaki przegrywają. Te dzieciaki przegrywają i w zasadzie ta walka jest oddana walkowerem.
Tam nawet nie za bardzo wiadomo, że jakaś walka się toczy. Więc one nie wiedzą nawet, co tracą. Nie ma walki. Jest abdykacja. A ja chciałem dodać, ale wiem to ze słyszenia, że nie jest tak również różowo z postępem cywilizacyjnym i z obroną przed głupotą na wyższych uczelniach. I wiem to ze słyszenia od bardzo wielu osób, że stagnacja nauki na różnych wydziałach, na różnych uczelniach, które nie wiadomo dlaczego dostały prawa uczelni, jest po prostu ogromna. No gdzieś na końcu jest człowiek, wykładowca, który albo umie korzystać z nowoczesnych narzędzi, albo zorientował się, co się dzieje w świecie, albo się zorientował, że żeby się nauczyć obcego języka, to nie jest już sprawa wyłącznie pójść na filologię, tylko oprócz tego jeszcze coś trzeba wiedzieć, przynajmniej o kraju, z którego ten język jest i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś na końcu jesteśmy my. Jeśli a myślę, że tutaj akurat młodzież, która jest bardzo cyniczna, są coraz większe wymagania również w stosunku do nauczycieli i również nauczycieli akademickich. To, co ja nie znam sprawy, ale to, co słyszę o tej łódzkiej uczelni na przykład i o pretensjach studentów i ludzi, którzy się czują oszukani, którzy zapłacili jakieś ogromne pieniądze za studia i nic z nich nie wynieśli, no jest też zatrważające. To też to, na co państwo przyzwoliło, w pewien sposób zdegenerowało uczelnie, które miały przynajmniej wizerunek, bo pewnie każda uczelnia boryka się z trudnościami finansowymi i kadry. Panie Krzysztofie, to ja korzystam z okazji, żeby panu wyjaśnić, jak to wygląda, jeśli chodzi o wyższe uczelnie różnego typu. Bo na Śląsku panowie, powstało, będzie pytanie takie jeszcze. Ta? Tak, będzie jeszcze pytanie. 40 wyższe uczelni. Będzie pytanie dotyczące systemu edukacji. Ciekawy przykład. Tak, będzie szansa jeszcze to skomentować. Przepraszam, ja się w to wtrąciłem. Może teraz, bo tak, bardzo dużo mówiliśmy o telewizji. I jeśli państwo pozwolą, ja bym rozszerzył ten front. Dlaczego mimo wielu diagnoz społecznych, stawianych także w kwestii ogłupiającego wpływu mediów masowych na społeczeństwo, stale obniża się ich jakość? Nie mówimy tylko o obniżającej się jakości telewizji. Popatrzmy na prasę. Tabloidy dzisiaj są wszechobecne. One właściwie nadają ton. Bardzo często nawet w debacie publicznej. Pan redaktor ma swoje własne z nimi przygody. Może zacznijmy od pana. Nie, o tych przygodach to nie będę mówił, to już niech sobie. Nie mówię o przygodach. Nie, my mieliśmy z jednej strony wielkie szczęście w Polsce, a z drugiej strony pecha wielkiego. I to w ostatnich 20 latach. Szczęście polegało na tym, że ten komunizm się zawalił. I że to, co niewyobrażalne 21-22 lata temu, dziś jest normalnością. To jest cud, to jest fantastyczne. Pech polegał na tym, że dokładnie w momencie, kiedy to następowało, świat przerzucał, mam wrażenie, bieg z pierwszego na czwarty, a potem piąty. Jakby państwo mieli taki obrazek, jak wyglądała jakakolwiek redakcja gazetowa, telewizyjna, radiowa, 15-20 lat temu i dzisiaj, to jest kompletnie inny świat. Jeśli państwo wejdą do TVN-u, to jest Europa, to jest świat. To nie wygląda w żadnym stopniu gorzej niż jakaś amerykańska stacja telewizyjna. Krótko mówiąc, my błyskawicznie, byliśmy w stanie skorzystać ze wszystkich zdobyczy technologicznych. Ale to, co jest istotą wolnych mediów, to nie jest tylko technologia. To są pewne standardy. To jest tradycja. To jest zapach. Zapach dobrego dziennikarstwa i świadomość tego, co jest złym dziennikarstwem. To jest nagroda Pulitzera i New York Times z jego tradycją. To są jakieś filary. Te filary muszą być. U nas nie byliśmy w stanie, bo nie mogliśmy, bo było za mało czasu, postawić tych murów, ustanowić pewnych standardów. To są standardy. To są nieprzekraczalne granice. Zanim to zrobiliśmy, mur runął, fala się wlała, poszło. I to dotyczy niestety, to też jest, to znaczy
degrengolada polskiego dziennikarstwa, to według mnie bawi mnie zawsze ta surowość, z jaką dziennikarze w Polsce mówią na przykład o politykach, nie mówiąc już o innych profesjach, typu nawet nauczyciele, lekarze. To jest absolutna surowość, absolutna jednoznaczność w potępieniu. Otóż ja nie chciałbym, żeby polska nauka, polska medycyna i parę innych profesji, żeby w najmniejszym stopniu uległy tej degradacji, jakiej w ostatnich latach uległo polskie dziennikarstwo. Dziennikarstwo, które jak wiadomo jest nośnikiem prawdy, wyższych wartości, służbą społeczną, guzik służba, jest kasa, guzik prawda, jest kłamstwo, kłamstwo jest towarem. Jestem w stanie dzień w dzień pokazywać, gdzie to kłamstwo jest, wyciągać tu, tam i pokazywać teksty za pieniądze, i pokazywać brud, smród taki i to potępienie jeszcze, o, bo tutaj mówimy często o tej korporacyjnej wspólnocie, prawda? Ci źli prawnicy, którzy siebie osłaniają. Ha, ha, ha. To jest, jak mówi reklama, pikuś. I te metafory, on ma buty za nasze pieniądze. Więc obawiam się, że tutaj, kończąc odpowiedź na to pytanie, o ile w wypadku, nie wiem, mediów publicznych, o ile ta polska szkoła, to jeszcze można naprawić. Ja nie bardzo wiem, gdzie można naprawić polskie dziennikarstwo. Jakim cudem miałoby się to odbyć? Kiedy ono de facto jest redukowane całkowicie, kiedy najpoważniejszy polski dziennik, który z jakichś tam względów lubię, jak są Mistrzostwa Europy, którymi z jakichś tam względów się interesuję, ale mówię, kurczę, brade, to kiedy były te Mistrzostwa Europy? Krzysztof, 2 lata temu. Tak, tam gdzie graliśmy i przegraliśmy, jak zwykle w ostatniej minucie, w drugim meczu ostatniej szansy. W Gazecie Wyborczej w ciągu tych 3 tygodni Mistrzostw Europy, dzień w dzień, na pierwszej stronie, niezależnie od tego, czy nasi grali, czy nie grali, było zdjęcie z Mistrzostw Europy. Dzień w dzień piłka była na jedynce. Tak nie było w Le Figaro, ani w Financial Times, ani w Le Monde, tam wygrywali, ani w Süddeutsche Zeitung. No to tym bardziej, wiesz, mieliby powód do czołówek. Więc, a jak przechodzimy do internetu, no to już kompletnie nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Więc nie, tego w ogóle wolę nie dotykać, bo tu jest kompletna, to jest katastrofa. I to wcale to słowo nie jest ani o centymetr za dużo. Dokładnie, katastrofa. Panie Krzysztofie, pański komentarz? Nie no, trudno coś dodać do nikogo ze współczesnych dziennikarzy i to jest straszne, bo ja miałem taką okazję w życiu, by tworzyć komercyjną stację, która się zawaliła w pierwszym wydaniu ze względu na to, że wspólnie z Wojtkiem, tworząc Radio Kolor, nie zrobiliśmy radia komercyjnego, w związku z tym ponieśliśmy klęskę finansową, a zatrudniliśmy tam 100 osób, które przyszły do nas z ulicy i w tej chwili to jest podstawa TVN-u, to jest podstawa wielu innych redakcji. Ludzie wychowani w tamtym radiu, którzy z sentymentem, bo myśmy robili taką komercyjną trójkę wtedy, ale ja chcę na przykładzie znowu styku władzy z mediami no, przypomnieć tą aktualną sytuację Trójki, która jest w ogóle taką wyspą, jeśli chodzi o rynek radiowy i nagle na skutek właściwie wyłącznie zawłaszczenia personalno-politycznego po prostu okazuje się, że arogancja władzy jest tak silna, że po prostu nawet ich nie interesuje to, że wszyscy ci, którzy mają media, przegrywają wybory, prawda? Bo taka jest tradycja, już o tym zapomnieli. Że po prostu, no po prostu walą po łbie, wyrzucają, nie liczą się z żadnymi opiniami, z opiniami słuchaczy wyrażanymi w tysiącach maili, listów. No w ogóle ten, o którego mamy się bić medialnie, wtedy kiedy są przyczółki, on w ogóle się nie liczy. Ten słuchacz, ten widz, on nie istnieje. W związku z tym dodatkowo ktoś na tym robi kasę, bo Tomek, tutaj była w pytaniu jeszcze ta zawartość tabloidalna, prawda?
To tabloidy są wszędzie na świecie i musimy z nimi żyć i się do nich przyzwyczaić. One są wyłącznie nastawione na prosty komunikat, czysto komercyjno-sensacyjny, który przynosi kasę. Są to pisma nagłówków, a nie treści, nagłówków kłamliwych, po to, żeby wzbudzić sensację. Ale z tym trzeba żyć, bo od tego nie uciekniemy. Nie, tylko Krzysztof, nie tabloidy są, znaczy to jest problem odrębny, ale to jest stokrotnie mniejszy problem niż tabloidyzacja poważnych mediów, która następuje, jest gwałtowna. Tak, no ale to już ty powiedziałeś, więc ja tego nie dodaję. Panie marszałku. Ja chciałem jednak nawiązać do tego, co pan mówił o wyższych uczelniach, że jest ich tak dużo i mają niski poziom i są weryfikowane. Ale jako właśnie feldmarszałek zawsze rokrocznie dostaje ogromną ilość zaproszeń na inauguracje akademickie. I nigdy nie chodzę, teraz w ogóle, bo nie mówię. Zupełnie fala. Tam powstało na przestrzeni paru lat 40 wyższych uczelni różnych, prywatnych, w różnych miejscach. Nagle dowiedziałem się, że powstała wyższa uczelnia w Wesołej. To jest miejscowość słynna z Huty Lenina w gminie Mysłowice. Ponieważ ja robię maturę w Mysłowicach, myślę, coś niezwykłego. I proszę wyobrazić, jak to wygląda, bo to jest niesłychanie pouczające. Zamknięto 40 kopalń, huty. Zupełnie runął cały ten system kultury rodzinno-familijnej związany z tymi wielkimi zakładami. I zostały te liczne rodziny tych potomków. Co oni mają robić? Oczywiście praktycznie Ślązacy rzucili się właśnie na edukację i to była ta presja, która spowodowała, że te uczelnie powstawały, ale jako interes. Poszedłem na tę inaugurację i to wyglądało tak, że trzech profesorów w wieku emerytalnym albo przed to wymyśliło w trosce o to, żeby tam powstała uczelnia dla tych środowisk najbiedniejszych, odrzuconych, robotniczych, żeby mieli tanio, blisko i żeby po prostu wydobyli się jakby z nędzy. Kupili hotel robotniczy. Państwo wracacie, jak to wygląda. W sąsiedniej, jakieś 2 kilometry, kino, które padło w Wesołej. I to wyglądało tak, że w tym starym, że tym odkupionym był rektorat i tak dalej. Na inaugurację, że się myśli trochę jak z pielgrzymką na cmentarz do tego kina. Kino obskurne, nieruszone. To było niesłychanie. I tam jest ciało pedagogiczne i siedzi w środku jeden człowiek, no bo ja mam chorą wyobraźnię, myślę, że z niego to bym obsadził filmy, no, pułkownik UB. Ale to było dla mnie zdumiewające. 2000 młodych ludzi z tych biednych okolicy. I kiedy to się skończyło, ja pytam tego profesora, który wpadł na to wszystko, proszę pana, jak pan, bo mówi, bo ja to wszystko wymyśliłem. Niech pan patrzy, ta młodzież jednak może się uczyć i może wyjdą na ludzi. To jest bardzo ważny motyw tych uczelni. I mówi, wie pan, pokazuje palcem, ten pan mówi, to on to wszystko finansuje. Mówię, a kto to jest? No mówi, on jest właścicielem firmy ochroniarskiej, czyli jest to stary ubek, który jak się rozliczali, on dostał pieniądze i wie pan, zrobił biznes. Myślę, Jezus Maria, co się dzieje? W ogóle to jest niesamowite. Jakiś firmy jestem i podchodzę do niego i mówię, proszę pana, no gratuluję panu, że pan się, że pan w ogóle finansuje takie niezwykłe przedsięwzięcie. On mówi, no. Ja mówię, ale niech pan mi powie, co pan z tego ma? Dlaczego pan to zrobił? On się tak rozejrzał, tych profesorów mówią, mój proszę pana, to jest niezły biznes. I proszę państwa, chcę państwu powiedzieć, jakie to niezwykłe czasem bywa w Polsce, że taki człowiek, kilku starszych, zatroskonych nauczycieli akademickich, którzy nie mogą patrzeć na to,
doprowadzają do czegoś tego. Ja wiem, że tam nie może być wysokiego poziomu, bo to jest niemożliwością. Ale jeśli 10% z tej młodzieży tam się kształci, wyjdzie na ludzi, tak. Wyjdzie na ludzi i do czegoś dobrnie, to znaczy wszystkie oni mogą się dalej kształcić. To ja myślę, że ten deszcz tych uczelni to było coś bardzo ciekawego, niezbadanego, które obniżyło poziom nauczania, no ale wypełniło pewną potrzebę i pewne obowiązki, na które państwo nie było stać. Lukę po szkołach średnich nawet. Niech jeszcze paru innych głęboków robi takie rzeczy, to będzie całkiem nieźle, bo młodzież się kształci. Panie doktorze. No ja nie podzielam tego entuzjazmu, mianowicie... Ja mówię o fenomenie. Tak, tak, ale ja nawet gotowbym się zgodzić z tym, że to jest dla tej młodzieży dobre, no bo nie mam kontrargumentów. Natomiast nie rozumiem tylko, dlaczego to nazywać wyższymi uczelniami i deprecjonować w ten sposób określenie wyższe wykształcenie czy no mają status taki. No tak, bo gdyby to były szkoły pomaturalne, wyższe szkoły zawodowe, cokolwiek, no to jeszcze. Natomiast nazywanie tego wyższymi szkołami, a potem za chwilę będzie to przemianowywane na uniwersytety, prawda, no to jest tylko i wyłącznie deprecjonowanie tych szczytnych tradycji słów, o których mówimy, słowa wyższa uczelnia, słowa uniwersytet i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje mi się, ja jestem bardzo krytycznie nastawiony i wielokrotnie już publicznie określałem to jako hucpę po prostu i dobry biznes. Zwyczajnie tych młodych ludzi, których można w Polsce w tej chwili kilkaset tysięcy pewnie co najmniej liczyć, oni zostali zwyczajnie oszukani w tym sensie, że musieli płacić, bo przecież to nie były jakieś filantropijne działania, musieli płacić, dostawali za to surogat jakiś, prawda? Wmawiało im się, że to jest coś warte i być może nawet jeszcze przez jakiś czas to się ludziom będzie zdawało, że to może coś jest warte, ale za jakiś czas przyjdzie otrzeźwienie i to myślę, że szybko przyjdzie otrzeźwienie. Powiedzą, zaraz, co ja mam właściwie, co ja umiem, ja nic nie umiem. I to jest bardzo przykre. No ale co miała ta młodzież robić? Nic nie, ja powiedziałbym, inicjatywa jest bardzo dobra, nawet no, nic dziwnego nie ma i zdrożnego w chęci zarabiania pieniędzy, prawda, na tym. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego to nazywać wyższymi uczelniami i porównywać z Uniwersytetem Warszawskim, Jagiellońskim i paroma innymi jeszcze, a przecież, bo to jest sprawa niesekretna, przedstawiciele tych właśnie uczelni, o których pan mówi, które ja bym nazwał uczelniami w cudzysłowie jednak, domagają się całkowicie równych praw, nawet w dostępie do publicznych pieniędzy, właśnie z Uniwersytetem Warszawskim, Jagiellońskim i paroma innymi. No to w prasie się słyszy, memoriały do pani minister, jest nawet stowarzyszenie rektorów tych wyższych właśnie prywatnych uczelni, które uważa, że oni są nie gorsi i tak dalej. I to jest niepokojące wszystko, bo jednak cokolwiek byśmy powiedzieli o degrengoladzie polskiej szkoły średniej, polskie wyższe uczelnie w większości, te prawdziwe uczelnie, te, które mają więcej niż 20 lat, zachowały swój wysoki poziom. I tutaj ja nie widzę wielkiego niebezpieczeństwa. Oczywiście my dostajemy na przykład na Uniwersytecie Warszawskim znacznie gorszych kandydatów, ale mimo wszystko no, tych przez parę lat potrafimy z nich coś wyciągnąć i nie dajemy dyplomów zupełnie za darmo. Także to jest tego. Natomiast ja chciałbym o tyle troszkę zmienić czy zmodyfikować nasze główne narzekania, bo my skoncentrowaliśmy się, no, ponieważ jesteśmy tu, a nigdzie indziej, jesteśmy wszyscy obywatelami Polski, skoncentrowaliśmy się na problemie ogłupienia, czy zjawisku ogłupienia w Polsce. Tymczasem mnie się wydaje, z różnych kontaktów, które mam, także wizyt tam i gdzie indziej, że proces ogłupienia jest problemem ogólnoświatowym, a nie jest polskim fenomenem. To samo się dzieje we Francji, w Holandii, w Stanach Zjednoczonych, bo wszędzie tam jest reklama, może nie taka drapieżna, jak u nas, bo ludzie się może do tego przyzwyczaili, może jakoś przywykli, przystosowali,
ale procent ogłupienia w sensie takim, od którego ja zacząłem swoją wypowiedź na początku, mianowicie posiadanie elementarnych informacji o świecie, elementarnych informacji o świecie. Nie mówię o jakichś wyrafinowanych znajomości tego czy owego, prawda? Tylko takich elementarnych wiadomości. Wszędzie się obniża, wszędzie, w każdym kraju. I oczywiście nie chodzi tu o elity, bo my, mam nadzieję, mam wrażenie, mam także, zawsze mamy w kontaktach, na przykład będąc za granicą, w kontaktach z elitami, mamy do czynienia, natomiast trzeba no, zobaczyć, jak to jest gdzie indziej, poza uniwersytetami, czy poza teatrami, czy poza redakcjami New York Timesa, prawda? I to naprawdę bywa źle. No, przytoczę taką znów z własnego doświadczenia, najlepiej jasne anegdoty, przytaczając nie anegdoty, tylko historię. Byłem na jednym z naprawdę dobrych uniwersytetów amerykańskich, gdzie tam wykładałem nawet, jako tak zwany wizytujący profesor. I profesor astronomii tego uniwersytetu, uczony naprawdę no, znaczny, kiedyś tam rozmawialiśmy coś ja powiedziałem mu o Koperniku, a on tak na mnie spojrzał, o Kopernik mieszkał w Polsce? Profesor astronomii dobrego uniwersytetu amerykańskiego, prawda? No wydawałoby się, że to jest tak podstawowa rzecz, że każdy powinien wiedzieć, że... No... Ale panie profesorze, czy on sugerował, że on był Niemcem? Nie, on po prostu go to nie interesowało, no to gdzieś mieszkał, ale... Nawet i muszę być, mnie to zaszokowało, bo wyobrażałem to, gdyby to powiedział profesor, nie wiem, ekonomii, historii, prawa, biologii, to jeszcze bym to zniósł, ale to był profesor astronomii w końcu, który uczył studentów. Na jednym z lepszych uniwersytetów amerykańskich, podkreślam, nie na jakimś tym. I więc zjawisko jest powszechne i myślę, że przyczyny tego są bardzo podobne do tego, co w Polsce, mianowicie tabloidyzacja wszystkich mediów. Zgadzam się z tym, co pan powiedział o gazetach także u nas. No a ci nieliczni, którzy zostali, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj wychodzili z takim przeświadczeniem, że wszyscy dziennikarze są absolutnie B i prawda? Tomek nie. Nie, no ja nie mówię o obecnych. Ja nie mówię o obecnych, ja mówię o tych, których tutaj nie ma. Więc ja znam, no, osobiście znam kilka naprawdę dobrych nazwisk, Mało tego, ja mogę polecić nawet Państwu tych ludzi, oczywiście no, ograniczoną sferę, ale na przykład no, Piotr Cieśliński, który pisuje w dziele naukowym Gazety Wyborczej, jest naprawdę człowiekiem na bardzo wysokim poziomie. On żadnej chucpy nigdy nie wkłada. No Wiktor Niedzicki, który do niedawna jeszcze prowadził te, prawda? No może przyczyną tego jest, że obaj są absolwentami naszego wydziału, ja i moimi studentami, ale to już jest... Proszę Państwa, to już na koniec, w ramach podsumowania postaram się dosyć przewrotnie zadać pytanie. Pełnoletni obywatel otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli odpowie na 30% pytań na maturze. Telewizja publiczna nastawia się na seriale i konkursy w stylu już przytoczonego tutaj Gwiazdy tańczą na lodzie. Skarb państwa zasila zyski z akcyzy, którą obłożony jest alkohol. Czy państwo przyczynia się de facto do ogłupiania własnych obywateli? Pani marszałku, jakbym mogła prosić pana. Proszę pani, ja myślę, że państwo dzisiaj nie ma takich kompetencji, jak miało kiedyś. Znaczy państwo polskie mogło, to nowe państwo, w stosownym momencie, mówił o tym pan Lis, że chlusnęło, bo ten mur się złamał, ale gdyby wtedy równolegle państwo miało pomysł na kulturę, znaczy na zadbanie równolegle z wolnym rynkiem, na minimum edukacji, wykorzystując do tego środki medialne, to znaczy w gruncie mogło zafundować bez reklam problem. To jest 1 000 000 000 złotych rocznie, żeby on był związany z kulturą i z edukacją, bylibyśmy w innym miejscu, bo część tej najwartościowszej młodzieży, że tak powiem, miałoby zaplecze. Przy tych uniwersytetach nie niskich szkołach i tak dalej. I to jest moim zdaniem to jest największy błąd w moim przekonaniu. Bo państwo musi się składać z dwóch skrzydeł. Jest życie duchowe, jest życie materialne. Ten konsumpcjonizm, którym wszystko poszło w Polsce, będziemy płacić za to, nie my, tylko ci, którzy są wszyscy, bo będą jakby ułomnymi ludźmi w gruncie rzeczy.
Znaczy państwo nie dało im szansy, którą myśmy mieli w PRL-u. Ja o to mam jakby pretensje, że to jest głupie. To jest głupie, dlatego że konsekwencją głupoty jest dewaluacja inteligencji jako takiej i pomagania inteligencji. Inteligencja jest dziedziną praktyczną, to jest dokonania wyboru słusznego. Państwo nie wybrało kultury. To jest wielka ułomność i trzeba wszystko robić, żeby to, że tak powiem, odkręcić w lepszym kierunku, dlatego że wszyscy to wiemy, że poziom wiedzy ludzi, którzy wchodzą na wyższe uczelnie, jest żałosny w elementarnych sprawach. I to się, taki jest stan faktyczny. Życie nie znosi pustki. Ja myślę oczywiście, kto tam będzie miał w głowie więcej oliwy, to znajdzie sposób na to, no, dzięki tym różnym środkom, że się jakoś w tym życiu urządzi. Ja mam w domu trójkę ludzi, którzy są w okresie studiowania i patrzę na nich, co będą z nich za ludzie. Ja nie wiem, ale podejrzewam, że patrząc na to wszystko, oni prędzej czy później wyjadą z Polski, ponieważ są tyle obwąchani w świecie, że będą korzystać z wolnych warunków, tak jak to się nagminnie robi, bo mają prawo dojść do siebie, do swoich możliwości i być tam szczęśliwymi, gdzie sobie to wybiorą. Więc ja myślę, że trzeba wszystko zrobić, żeby zmienić ten model, bo on jest negatywny. Dziękuję. Panie profesorze? No, pan powiedział o kulturze. Ja myślę, że rozciągając to na edukację oczywiście, sprawy, bo to jest część edukacji naukowej, ja powiedział, że tak, politycy to zrobili, to zło przez zaniechanie, a może nie tylko przez zaniechanie, bo ja lansuję taką tezę, która nie wymyśliłem, bo ona jest dość znana od dawna, mianowicie, że wiedza to jest niebezpieczeństwo. Wiedza stanowi niebezpieczeństwo. Każda wiedza stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy tej wiedzy nie posiadają, którzy się boją, że ktoś może okazać się od nich mądrzejszy, może nie dać się zwabić tym czy owym jakąś obietnicą czy coś takiego, więc może politykom po prostu jest na rękę w pewnym sensie mieć do czynienia z masami ludzi niewykształconych, niewykwalifikowanych, którzy wszystko kupią, prawda, we wszystko uwierzą i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że politycy są winni, ja do tego nie mam żadnej wątpliwości. Panie profesorze, ja myślę, że pierwsza ekipa, ja mówię o Urzędzie Mazowieckiego, jest poza wszelkim podejrzeniem. Znaczy, bo pan Ugęcie mówi o tym, że cynizm tutaj jakby. Mnie się wydaje, że w tamtym okresie, ja nie wiem do dzisiaj, dlaczego tak się stało, przecież sam Mazowiecki jest człowiekiem bardzo kulturalnym i tak dalej. Dlaczego? No być może ta presja ustrojowa i rewolucja ustrojowa spowodowała, że jest coś takiego, że kultury się traktuje edukacja jako coś drugorzędnego. Ponieważ krótko mówiłem i pewnie nie wyczerpałem swojego, to odpowiem panu, bo akurat bardzo dobrze znam ten okres. Mianowicie, kiedy prezydentem został Lech Wałęsa, on zorganizował, to jest człowiek bardzo rozsądny, ja mam do niego ogromnie wiele szacunku, on zorganizował Radę Nauki przy swoim urzędzie. I tak się jakoś dziwnie złożyło, że mnie wybrano na przewodniczącego tej Rady Nauki. I z tej okazji, myśmy mieli okazję spotykać się w gronie no, około 40 osób oraz rozmawiać z prezydentem Wałęsą. I on się tym bardzo interesował. Tylko, że on już wtedy nie miał żadnej siły przebicia, bo po prostu ta reszta była tak silna, no, że nasze działania nie przyniosły niczego. Także były próby oczywiście, ale no, skończyło się na paru dyskusjach, czy kilkunastu dyskusjach. Nie było tak, że było zaniechanie od samego początku. To właśnie, to jest pewien fakt, po prostu została powołana rada, przez 2 lata działała i przyniosła nic. Nic nie przyniosła niczego. Panie redaktorze? Dzisiaj myślę, z o wiele większą sympatią patrzymy na nasze państwo niż jeszcze 3 lata temu. Bo 3 lata temu mieliśmy uzasadnione powody, żeby się tego państwa bać.
Dzisiaj to Państwu nam nie wchodzi na łeb. Dzisiaj jak wyciągamy komórkę, to nie zastanawiamy się, czy nas podsłuchują, a w każdym razie nie zastanawiamy się tak intensywnie. Powiemy, że tak. Powiemy, że tak. W każdym razie nie zastanawiamy się tak intensywnie jak kiedyś. W tym sensie w porządku, jest pewien postęp. Natomiast ja mam wrażenie, że na takim froncie cywilizacyjnym, to dotyczy wszystkich, czy dotkniemy służby zdrowia, czy dotkniemy PKP, czy infrastruktury, czy edukacji, czy kultury. Mam wrażenie, że polskie państwo abdykowało. Abdykowało. Ja tego państwa działającego z myślą o tym, jakiej Polski chcemy za 5 lat, za 10, za 15, nie za 20, widać, nie widzę. Tak. Jest minister Boni, który pisze fantastyczne dokumenty, nie mówię tego cynicznie, który mówi bardzo mądre rzeczy i dobrze, że taka praca jest wykonywana. On ma siły przebicia. Ale to gdzieś tak musi zejść na poziom operacyjny, bo jeśli nie schodzi... Używa na przydawek w zdaniu na przykład. Jeśli nie schodzi na poziom operacyjny, to już jest tylko papier. To już jest, a nawet lasy wtedy warto się zatroszczyć. Takich dokumentów teoretycznie nie... Ale czy pan uważa, że to jest właśnie dowód głupoty? Nie, ja uważam, że to, że Boni jest, że taki... Że, nie, no to, ta. To super. Natomiast ja nie widzę na razie w działaniach na przykład tego rządu niczego, co świadczyłoby, że to schodzi 4 piętra niżej. Strategia 2030 to nie jest abstrakcja. 20 lat. To 20 lat minęło jak szybko. Te 20 lat, a tu jeszcze problem polega na tym, że ten świat zasuwa. Że Unia Europejska nie jest w stanie dogonić świata, a my jeszcze musimy dogonić inne kraje w ramach tej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, my powinniśmy biec tak ze 30-40% szybciej niż wszyscy inni w Unii Europejskiej, żeby resztę Europy dogonić. Żeby stać potem, w miejscu, Alicja, potem, w krainie tak, czarów. A potem móc się dogonić świat. I to wymaga przywództwa i to wymaga wyobraźni. Co się powinno zrobić? No edukacja, bo jeśli my weźmiemy, niech mi nikt nie mówi, Polska jest biedniejszym państwem niż bla, bla, bla. No jest biedniejszym, ale jak my weźmiemy odsetek wydatków na edukację, to on też jest dramatycznie niższy niż w Ameryce, Finlandii, w Japonii, w innych krajach. Odsetek z tego naszego produktu, tyle co wszyscy wypracujemy, żeby mniej więcej taki procent jak w cywilizowanych krajach na to był przeznaczony. Czy to jest do zrobienia? No jest to do zrobienia, tylko mówię, wymaga to przywództwa, bo inwestycja w edukację to jest coś, co powoduje, to jest coś, co spowoduje, że naszym dzieciom, wnukom będzie się żyło lepiej. Na tym nikt wyborów nie wygra. To będzie wspaniała inwestycja w państwo, w Polskę, ale powiedziałbym politycznie żadna inwestycja. Żadna inwestycja. Ale panie Tomaszu, wyobraź. A cholera wie. No, a kto, proszę pana, na kto będzie? Bo on przynajmniej ma pieniądze, będzie Sikorski, będzie Schetyna i Palikot. To są te trzy osoby. Nie będzie lepszy. Więc ja myślę, że trzeba nad nimi popracować. No ja to już robię na co dzień, bo mam kontakty z Palikotem. Panie Krzysztofie. Ja tylko przepraszam, jedno zdanie. Bo to, co mówił pan Kazimierz, też się zastanawiam, czy moje dzieci wyjadą, zostaną. A niech wyjeżdżają, tylko tu my musimy odrobić swoją pracę domową, żebyśmy mieli takie poczucie, gwarancję, że jak te dzieci nasze wyjadą, to wszelako nie w poczuciu, że one wyjechały do lepszego świata, a zostawiły jakiś margines, prowincję, do którego nie warto wracać, bo to jest smród, prowincja, coś zatęchłego, coś, czego nie fajnie dotykać. Żeby to był, no, musimy jednak przylepić tę Polskę w każdym sensie do tego najlepszego ze światów. No. Jeszcze może wrócić Kazimierz Marcinkiewicz po Harvardzie. Marcinkiewicz jest na emigracji, proszę pana. Tak. Ja chciałem nawiązać jeszcze do tego takiego optymistycznego porównania, że nie tylko my głupiejemy. I powiem, co sobie wyszykowaliśmy właściwie sami, mając bardzo dobrą wolę. Ja miałem taką okazję, podejmowałem z okazji premiery filmowej w Gdańsku laureatkę Oscara, jedną i drugą z Ameryki, które zagrały w filmie Dzieci Ireny Senderowej.
I przy okazji poszliśmy na koncert do Stoczni, był to koncert Ennio Morricone, wystąpił Lech Wałęsa, jedna z tych laureatów. Ciary śpiewał? Trochę tak, trochę tak. Jedna z tych laureatek się popłakała, że jest w Polsce, w Stoczni, że zobaczyła Lecha Wałęsę i w przypływie tego wzruszenia polskim otoczeniem i jakby zetknięciem z symbolami pewnymi, powiedziała: słuchaj, czy mógłbyś mi pomóc, bo ja mam bilet powrotny przez Paryż, a żebym go zmieniła na bilet przez Niemcy. Ja mówię: a dlaczego chcesz do Niemiec? Ona mówi: bo koniecznie muszę zobaczyć Auschwitz. To tak, ale tu jest element pozytywny, zdajesz sobie sprawę. Jest oczywiście element pozytywny. Nie mówię, że to jest na interwencję polskiej ambasady, która walczyła, żeby to były obozy, prawda? Amerykanka, bo to głupota amerykańska. Wychodzi. Głupota amerykańska, tak. Ja, panie marszałku, wcześniej powiedziałem, że chodzi mi o nawiązanie do tego, że nie tylko u nas, ale widocznie przeoczył pan mój wstęp. Chciałem do tego dodać, że, bo ja szukam mimo wszystko jakichś takich pozytywnych rzeczy. I na przykład mogę stwierdzić z całą stanowczością, że młode pokolenie znacznie lepiej operuje językami obcymi niż pokolenie, w którym ja się wychowywałem. Że młode pokolenie bardzo rozbudowuje CV, chodząc na różne kursy i wpisując kolejne programy, które i umie pisać listy motywacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że korzystają z cęgi, alkoholu, tak. Tak, i tylko chciałbym powiedzieć, że że to wszystko, co się składa na te nowe CV, to są narzędzia. Nic nie zastąpi rozumu i ćwiczenia tego rozumu. I jeśli państwo w tym nie pomoże, a chyba nie pomoże, bo samo, jak Tomek słusznie powiedział, niestety nie ma wizji, wizjonerów jest za mało i za mało jest siły sprawczej. Może ona nastąpi po kolejnych wyborach, wtedy już nie będzie szans na usprawiedliwianie się opozycją innych ośrodków władzy, taką mam nadzieję, to może nastąpi jakiś przełom i nie zidiociejemy i nie umrę jako kompletny idiota. Proszę państwa, dziękujemy serdecznie naszym gościom, dziękujemy serdecznie państwu, a jednocześnie... Jeszcze coś tylko. A jednocześnie serdecznie państwa zapraszamy na debatę, która będzie kontynuacją tego tematu i mam nadzieję, że na przełomie maja i czerwca spotkamy się ponownie. Zapraszamy.